przepraszam, bo pan Jacek Tchórz ma problemy z zalogowaniem, także ja będę mu tu podawać numer do obsługi. Będzie. Dobrze, w porządku, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mamy większość potrzebną do podejmowania uchwał i dlatego kłopoty poszczególnych osób, mam nadzieję, że będą się kończyć prędko, nie mają wpływu na ważność tej sesji. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego punktu, do przedstawienia porządku obrad. Czy Państwo zapoznali się z tym porządkiem, macie go, otrzymaliście go w odpowiedni sposób? Czy macie jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Nie słyszę, w związku z tym zamykam punkt drugi i przechodzę do punktu trzeciego, czyli do sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Panie burmistrzu, ma pan głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałem zapytać, czy wersja wydłużona czy skrócona sprawozdania? Nie mam pojęcia. Poprosi. No, no. Wersji skrócone niech pan powie, dobrze, ale w sposób wyrazisty, żebyśmy dobrze znali główne problemy miasta. Słucham. Dobrze. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście, pracownicy, media. Sprawozdanie burmistrza miasta Lubartów z wydanych zarządzeń w okresie od 26 października 2020 roku do 27 listopada 2020 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 13 zarządzeń dotyczących gospodarki mieniem, w tym 8 zarządzeń dotyczących gospodarki nieruchomościami gminy miasta Lubartów, zarządzenie w sprawie gospodarki mieniem ruchomym gminy miasta Lubartów, 4 zarządzenia dotyczące gospodarki mieszkaniowej gminy miasta Lubartów, 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta Lubartów i zarządzeń okołobudżetowych. 2 zarządzenia dotyczące budżetu na rok 2021, to jest zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uchwały budżetowej na rok 2021. 2 zarządzenia dotyczące współpracy gminy miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, w tym zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych z budżetu gminy miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 4 zarządzenia dotyczące przyznawania nagród burmistrza miasta Lubartów, w tym 2 zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nagród burmistrza oraz określenia regulaminu pracy tych komisji oraz 2 zarządzenia wyłaniające osoby i podmioty wyróżnione nagrodami burmistrza miasta Lubartów za 2020 rok. 5 zarządzeń nadających upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom urzędu, w tym 2 zarządzenia upoważniające dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Lubartowie pana Krzysztofa Świcia do między innymi zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przyjazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego oraz zawarcia umowy dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. 2 zarządzenia nadające upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Finansowego, pani Agnieszce Kasperek, do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, dokonywania czynności wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarządzenie upoważniające kierujących komórkami organizacyjnymi urzędu do załatwiania spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych oraz zarządzenie w sprawie odwołania pani Anny Zielińskiej z funkcji członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lubartowie i powołania na członka zespołu panią Agnieszkę Brześcińską. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo radni. Dziękuję. Na podstawie paragrafu 28 ustęp 3 statutu zamykam dyskusję i obrady w tym punkcie. Generalnie ten punkt. Przechodzę do punktu 4, czyli do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwał w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie. Proszę o przedstawienie projektu tej uchwały przez prezesa zarządu przedsiębiorstwa, pana Sławomira Czerniaka. Dzień dobry Państwu. Czy jestem słyszalny? Ja tak? Słyszę. Okej. Okay. Proszę Państwa, chciałem Państwu omówić załącznik numer jeden do tej uchwały, czyli to, co jest najważniejsze, czyli wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lata 2021-2024. Jest to nasz podstawowy dokument, który wyznacza kierunki działań i zawiera zadania inwestycyjne na te właśnie lata, na najbliższe 4 lata. Chciałem powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy około pokrycie w Lubartowie, tak powiem, 98% jeśli chodzi o wodociągi, 97% jeśli chodzi o kanalizację. Jesteśmy tą firmą, która pierwsza wie o tym, gdzie następują potrzeby rozbudowy sieci wodnej i kanalizacyjnej. Klienci, deweloperzy oraz osoby prywatne zgłaszają się do nas o wydanie warunków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodnej. Także myślę, że pierwsi wiemy, gdzie potrzebne są jakie inwestycje. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy już sezon teraz letni, przed nami zima. Uważam, że zaspokoiliśmy, no myślę, że praktycznie 99% wszystkich potrzeb i oczekiwań. No i chcemy Państwu przedstawić plan na następne lata. Nie widać tam jakichś spektakularnych działań. Jesteśmy wszędzie, gdzie są deweloperzy, gdzie budują domy nasi mieszkańcy, już wcześniej, jeżeli już mamy sygnały, już o tym, że tam coś będzie się działo, że miasto wykupiło tam na przykład już drogi, my już wcześniej o ten rok, powiedzmy, doprowadzamy najpierw wodę, a kiedy zaczynają się jakieś tam działania już fizyczne, doprowadzamy kanalizację. W tym roku przeprowadziliśmy 4 takie inwestycje, jeśli chodzi o kanalizację. To była jedna taka dość spektakularna, którą Państwo na pewno widzieli na ulicy Lubelskiej. I to była pierwsza chyba w tym roku i ostatnia wykonana w oparciu o przetargi. Pozostałe 3, czyli ulica Szafirowa, Pocztowa oraz Leśna, zostały już wykonane po raz pierwszy w historii PGK-u naszymi własnymi siłami. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że koszty, które ponieśliśmy na ulicę Lubelską, no kilkakrotnie przewyższają koszty, jakie ponieśliśmy wykonując inwestycje pozostałe siłami własnymi. Tak? Ulica Lubelska to było około 140 metrów, a ulica Pocztowa, Leśna i Szafirowa to było około 400 metrów. Jakie plany mamy na najbliższe lata, jeśli chodzi o inwestycje na sieci wodociągowe? Może mi się uda pokazać Państwu tabelkę. Tutaj jestem. O. Tutaj. Niestety chyba prezentacja jest, tylko nie mogę jej otworzyć. Czy mówi Pan o tabelce, która jest w pisemnym sprawozdaniu, które mają radni? Nie. Mówię, ta tabelka to jest ogólnie dla Państwa do załącznika, do uchwały. Natomiast tutaj chciałem taką objaśniającą, ale nie udaje mi się jej otworzyć, więc ją omówię. Może w międzyczasie informatyk mi tutaj ją otworzy. Nakłady inwestycyjne na sieci wodociągowe w latach 2021-2024. Największy nakład planujemy ponieść w roku 2021, to jest budowa sieci wodociągowej o średnicy 225 na ulicy, w okolicach ulicy Przemysłowej, czyli zasilenie wodę nowej tej dzielnicy Przemysłowej, która się będzie mieścić między drogą do Annoworu,
a łącznikiem obwodnicy. Długość tego odcinka to około 1 kilometr. Podjęliśmy się jako firma projektowania tej sieci. Projektujemy tam sieć wodną i sieć kanalizacyjną. Nasz inżynier prowadzi projekt. No i dobieramy sobie branżystów w zależności od potrzeb, tak? Następnie tą sieć mamy nadzieję już ukończyć projekt wiosną i mamy nadzieję ten projekt zrealizować w okolicach wakacji. Jest to bardzo duża inwestycja, ale myślę, że po doświadczeniach roku obecnego jesteśmy w stanie ją z powodzeniem wykonać i doprowadzić do końca. Jest to planowany koszt tej inwestycji to około 670 tysięcy złotych łącznie z projektem. Biorąc pod uwagę doświadczenia roku obecnego, szacujemy, że te koszty będą znacznie niższe, dlatego że wszystkie prace zamierzamy wykonać samodzielnie łącznie z projektem. Tak? Drugim naszym priorytetem w roku następnym będzie i w latach następnych również, tak? Będzie budowa kolejnych odcinków w ulicy Wschodniej. Chcemy przede wszystkim budować wodociągi w ulicy Wschodniej między ulicą Piaskową a ulicą Piaskową a ulicą Łąkową. Te nakłady na tą ulicę Wschodnią będą kontynuowane w latach kolejnych, ponieważ mamy informację, że tam będą powstawały kolejne bloki. Na razie wiemy o 12. Także to będzie bardzo, bardzo konkretna ilość nowych odbiorców. Wracając jeszcze do tej strefy przemysłowej i do budowy tego długiego odcinka, chciałem powiedzieć, że już mamy pierwszą firmę, która złożyła wniosek o wydanie warunków. Jest to bardzo duży odbiorca. No i mamy nadzieję, że po prostu, że nie ostatni, bo w sposób znaczny wpłynie na naszą ilość przerabianych ścieków głównie, bo tam będą bardzo duże ścieki. I jeśli chodzi o lata następne, nie planujemy poza tą inwestycją jakichś spektakularnych inwestycji. W dalszym ciągu będzie to budowa kolejnych odcinków w ulicy Wschodniej, tak? Oraz ulicy Szafirowej. I w roku 2024 wpisaliśmy kwotę 250 tysięcy złotych na renowację bezwykopową. Chcemy w roku 2024 rozpocząć fizycznie renowację naszej sieci wodnej, która jest zbudowana z rur cementowo-azbestowych. Na wymianę tych rur mamy czas do 2032 roku, do 31 grudnia. Wydawałoby się, że to jest bardzo długo, natomiast sieci tego typu w Bartowie mamy ponad 17 kilometrów. Dokładnie 17 kilometrów 200 metrów. W roku 2021 chcemy rozpocząć już zespołem naszym firmowym opracowywanie szczegółowej strategii na temat wymiany tych rur cementowo-azbestowych. Na pewno będą to różne technologie. Przewidujemy miejscami wchodzenie nowych instalacji, miejscami wkładanie, powiedzmy, w istniejące rury z innego materiału lub, co przewidujemy właśnie na 2024 rok, cracking, czyli metodę wyburzeniową. Będziemy wprowadzali grot do istniejącej sieci wodociągowej i będziemy ją niszczyć i jednocześnie na jej miejsce będziemy wprowadzać nowe przewody wodociągowe. I jeśli chodzi o wodę, to są chyba takie najważniejsze kierunki, czyli ta strefa przemysłowa, ulica Wschodnia i początek wymiany, renowacji
sieci zbudowanej, sieci wodnej zbudowanej z cementowo-azbestowej. Jeśli chodzi o kanalizację, nie mamy wielkich jakichś potrzeb, jeśli chodzi o inwestycje. Nie widzimy ich w tym momencie. Natomiast od roku 2022 planujemy każdego roku, czyli 22, 23 i 24, przeznaczać sukcesywnie po 200 tysięcy złotych rocznie na renowację bezwykopową. Taka renowacja już miała miejsce w Lubatowie, na przykład na ulicy Słowackiego. Do istniejącej kanalizacji, do sieci kanalizacyjnej będziemy wprowadzali, no to firma, raczej nie my, rękaw, który wzmocni i uszczelni istniejące sieci kanalizacyjne. Część sieci, mamy już to poznane, że po prostu takiej renowacji musi podlegać. Będziemy się skupiali głównie na sieci kanalizacyjnej na ulicy Lubelskiej. Mniej więcej od skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia aż do ronda przy Biedronce. I jeśli chodzi o takie główne koszty, to chyba w skrócie, znaczy nawet dokładnie opowiedziałem Państwu, co planujemy robić. Razem te nakłady przez wszystkie 4 lata wynoszą około 3 200 000, czy średnio po około 800 tysięcy rocznie. Planujemy te nakłady realizować z środków własnych. To tak chyba to, co chciałem przekazać na początek. To są chyba te główne tematy. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie służę odpowiedzią. Dziękuję. Zwłaszcza, że temat jest dość głęboko uzasadniony i omówiony w materiałach, które Państwo otrzymali. Zanim rozpocznę dyskusję, proszę o wyrażenie opinii przez Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Panie Przewodniczący, słuchamy. Dzień dobry. Słychacie mnie? Dobry. Tak, słyszymy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wszyscy radni obecni na posiedzeniu komisji wyrazili pozytywną opinię. Dziękuję. Czy jakaś inna komisja miała wolę i chęć wyrażenia opinii? Nie słyszę, zatem otwieram dyskusję. Panie Przewodniczący, tak. Komisja Infrastruktury głosami, ale również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję serdecznie. To jest dowód na to, że jednak trzeba trochę właśnie wolniej, ponieważ emisja sygnału trwa jakieś milisekundy, dlatego trzeba trochę odczekać. Proszę Państwa, rozumiem, że inne komisje nie wyraziły swojego zdania, co stanie się, mam nadzieję, naszym udziałem za chwilę. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Słuchamy. Proszę się zgłaszać do dyskusji. Taki jest przycisk w lewym dolnym rogu. Pan Jacek Mikołaj Tomasiak, tak, słuchamy, niech pan mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam kilka pytań dotyczących tego planu. Bo przed chwilą pan prezes powiedział nam o nakładach inwestycyjnych. Na chwilę przerwę. Panie radny, jakoś słabo pana słychać. Może pan w złym miejscu siedzi albo... Chwileczkę. Jakiś sygnał słaby był. Czy ja bardzo dobrze widzę pana, słyszę i wszystkich radnych, także nie może. Dobrze, niech pan mówi. Niech pan mówi. Już widzę lepiej, tak. Tak, niech pan mówi. Chciałem dopytać o kilka kwestii, bo tutaj pan prezes przed chwilą powiedział o wydatkach w poszczególnych latach. No i usłyszeliśmy o tak naprawdę takiej największej inwestycji w 2021 roku, czyli sieć na ulicę Przemysłową 670 tysięcy złotych, że ma być na to wydane. Natomiast w pozostałych latach mamy pozabezpieczone, tak jak słusznie pan prezes wskazał, no w 2024 roku milion, licząc globalnie modernizację sieci wodociągowej oraz rozwój i modernizację urządzeń kanalizacyjnych, to jest 1 020 000. Jeżeli chodzi o 2023 rok, no to mamy tutaj faktycznie 810 tysięcy złotych.
No i 2022 rok mamy 600 tysięcy prawie zabezpieczone. I teraz usłyszeliśmy przed chwilą, tutaj jest moje pytanie, że mamy po około 200 tysięcy na renowację bezwykopową przez te wszystkie lata, jeżeli chodzi o kanalizację, przepraszam, w ostatnim roku, jeżeli chodzi o 2024, jeżeli chodzi o modernizację urządzeń kanalizacyjnych, natomiast wcześniej wydawanych jest po 225 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o inwestycje związane z tymi przedsięwzięciami. No 225 tysięcy, jeżeli odejmiemy od tych kwot, które wcześniej wymieniłem, to jeszcze robi nam się różnica kilkuset tysięcy złotych. Czy mógłbym się dopytać o to, na co są będą przeznaczone te pozostałe środki, bo tak naprawdę na tą chwilę to z tych 3 milionów 250 mamy omówione około 1 milion złotych wydatków, tak jakbyśmy szybko policzyli, no może 1 300 000 złotych. Natomiast no pozostałe 2 miliony złotych będą też na coś wydawane. Jakbyśmy mogli się dowiedzieć, jakie są plany wydania tych pozostałych środków. I drugie zapytanie związane z tym planem, to niestety nigdzie nie doczytałem się, bo dobrze, że to będzie wydawane ze środków własnych, nie ma tych zobowiązań kredytowych, które były kilka lat temu uchwalane przez Radę Miasta, między innymi dotyczącymi oczyszczalni ścieków, ta, która została zrealizowana, to chciałem się dopytać, ponieważ wówczas no, wskazywano nam również na pewne koszty amortyzacji, które były przypisane do tamtej inwestycji. A tutaj w tych informacjach nie otrzymałem tej informacji, jakie by były to koszty amortyzacji, no i jak one będą wpływać na koszty wody i koszty ścieków. Dziękuję. Dziękuję. Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, pytań, proszę, może pan prezes się odniesie, jeśli jest w stanie w tym momencie. Proszę, panie prezesie, co pan na to? Oczywiście. Właśnie ta nie udała nam się ta prezentacja, bo tam mieliśmy pokazane szczegółowo nakłady na wodociągi i na lata 2021-2024 i na kanalizację, ale skoro nam się ta prezentacja nie udaje z przyczyn technicznych, przeczytam. W roku 2021 670 tysięcy na ulicę Przemysłową, 50 tysięcy na ulicę Wschodnią, 30 tysięcy na inne nieprzewidziane w tej sytuacji, w tej chwili zdarzenia. W 2022 ulica Lubinowa 20 tysięcy, w dalszym ciągu ulica Wschodnia 60 tysięcy, ulica na inne zdarzenia 30 tysięcy, zakup urządzeń wodociągowych 40 tysięcy. W roku 2023 ulica Wschodnia w dalszym ciągu już 150 tysięcy, Szafirowa 100 tysięcy, inne 30 tysięcy, zakup urządzeń wodociągowych 40 tysięcy, razem 320 tysięcy. W 2024 roku ulica Rubinowa, ulica Amatystowa 5 tysięcy, Rubinowa 20 tysięcy, Wschodnia 150 tysięcy, Piaskowa 25 tysięcy, inne 30 tysięcy. Renowacja bezwykopowa wtedy też również się rozpocznie, 250 tysięcy oraz zakup urządzeń wodociągowych 40 tysięcy. Jeśli chodzi o planowane nakłady na inwestycyjne na sieci kanalizacyjne, to w roku 2021 40 tysięcy na zakup urządzeń kanalizacyjnych i 40 tysięcy na inne, czyli na takie nieprzewidziane działania. W roku 2022 100 tysięcy na ulicę Bursztynową, 200 tysięcy na renowację bezwykopową, 40 tysięcy na zakup urządzeń kanalizacyjnych. Zwiększamy kwotę do 100 tysięcy na inne, żeby być po prostu elastycznym. To, co będzie się wtedy działo, będziemy mogli płynnie do tego przystępować. W roku 2023 150 tysięcy na Rubinową, 100 tysięcy na inne, 200 tysięcy na renowację bezwykopową, 40 tysięcy zakup urządzeń kanalizacyjnych. 2024 Zygmunta II Augusta 80 tysięcy, Stefana Batorego 80 tysięcy, inne 100 tysięcy, renowacja bezwykopowa 200 tysięcy, zakup urządzeń kanalizacyjnych 40 tysięcy, razem 500 tysięcy. Teraz te wszystkie kwoty na pewno zgadzają się z tą kwotą, którą macie Państwo w tabelce na końcu załącznika.
To wszystko? Tak. Jeśli chodzi jeszcze pytanie o amortyzację, tak? Jak zaznaczyłem, tak. No gro tych działań naszych, jakie będziemy podejmować, oczywiście poza renowacją prawdopodobnie bezwykopową, będziemy wykonywali z własnymi siłami. W związku z tym, z doświadczeń roku, chociażby tego roku, wiemy, że to co najmniej o połowę obniży koszty wykonawstwa. W związku z tym i amortyzacja od tych przedsięwzięć będzie zdecydowanie niższa i sądzę nie obciąży naszych odbiorców. Dziękuję. Rozumiem, dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dalszy ciąg dyskusji. Zapraszam do rozmowy. Pan Grzegorz Piotr Jaworski. Tak, słuchamy Pana, Panie Radny. Dzień dobry i tak jak na Komisji Infrastruktury chciałem się podzielić z Państwem i pogratulować Panu Prezesowi Czarnkowi tego, że bierze na siebie takie działania, które są kompleksowe i tutaj gospodarka chce sama projektować i sama wykonywać te zadania. Także to są na pewno, tak jak Pan Prezes mówi, dużo oszczędności. Tak jak mówił też o amortyzacji, wchodzą sami ze swoim budżetem, ze swoimi środkami. Także to naprawdę pozytywnie wróży i naprawdę gratuluję tych rozpoczęcia tych przedsięwzięć i przejęcia ich i jak skupiają się na tym, żeby jak najwięcej własnymi siłami, nawet nie wykonawstwo, ale i projektowanie. Także gratuluję Panie Prezesie i żeby tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. A czy oprócz wazeliny, pewnie słusznej, mamy jakieś twórcze głosy? Słuchamy. No, rozumiem, że opóźnienie w emisji to za mało. Są jakieś głosy w dyskusji? Zapytam jeszcze, jest pan Piotr Kusyk. Tak, panie radny, udzielam panu głosu, słucham. Tak, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na pewien odcinek kanalizacji nieistniejącej, która dotyczy ulicy Lipowej. Kanalizacja sięga mniej więcej wysokości ulicy Gazowej na odcinku od centrum miasta wzdłuż ulicy Lipowej, natomiast jest kilkanaście domów w stronę od ulicy Gazowej, w stronę obwodnicy, którzy kanalizacji nie mają. I proponowałbym przyjrzeć się temu problemowi, ponieważ większość tych mieszkańców chciałaby się podłączyć do kanalizacji i może trzeba by po prostu tą kanalizację przedłużyć o te kilkadziesiąt metrów. Dziękuję. Dziękuję. Na razie nie ma potrzeby reagowania na ten głos. Dość jakby twórczy. Proszę o dalsze wypowiedzi. Pan Jacek Mikołaj. Tak, panie radny, udzielam panu głosu. Chciałem dopytać tutaj pana prezesa o jedną rzecz jeszcze, ponieważ dziękuję za odpowiedź na to pytanie, które przed chwilą zostało mi udzielone. I chciałem zapytać się jeszcze o jedną kwestię, ponieważ no po raz pierwszy mamy tak mocno zaznaczony temat związany z obowiązkiem likwidacji rur, które posiadają azbest. Jesteśmy do tego zobowiązani przez odrębne przepisy. Z tego co pamiętam chyba do 2032 lub 33 roku. Nie pamiętam, który to jest rok już w tej chwili. Ale moje pytanie brzmi w sposób następujący, ponieważ jak widzimy tutaj, no po raz pierwszy na szczęście są zabezpieczone te środki na tego typu przedsięwzięcia, ale moje pytanie jest następujące. Zostaną zaangażowane te środki i jeżeli zakończymy rok 2024, panie prezesie, to w jakiej skali będziemy już byli pozbawieni tego problemu procentowo, a ile procentowo jeszcze będziemy musieli zmodernizować urządzeń wodociągowych, bo to o nie przede wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o likwidację tych rur cementowo-azbestowych. Dziękuję. Dziękuję. Niech pan jeszcze nie odpowiada, bo już dwa bloki pytań. Pana Piotra Kusyka i pana Radnego Tomasiaka. Może jeszcze ktoś ma jakąś uwagę do pana. O, pan Grzegorz Jaworski. Panie radny, proszę bardzo. Panie Grzegorzu, bardzo fajny żart tutaj, że wazelina i tak dalej, ale wie pan,
Nie, ja się nie gniewam, ale powiem panu, że jestem pełen podziwu i cieszę się, ponieważ taka jednostka jak spółka miasta, której jesteśmy praktycznie w 100% właścicielami miasta Lubartów i ta inicjatywa, to jak sobie sami możemy przypomnieć, jeszcze takiej inicjatywy nie było, także jeszcze raz jestem pełen podziwu i bardzo dobrze, że tak działać. No. Także to nie jest wazelina, ale stwierdzenie faktów, panie Grzegorzu. Dziękuję. Panie prezesie, może teraz pan odpowie panu Kucykowi i panu Tomaszakowi. Tak. Odpowiedź dla pana Piotra Kucyka. No temat ulicy Lipowej jest nam bardzo dobrze znany. Za sekundkę poproszę pana Jacka Kruka, żeby to dokładnie wyjaśnił. Tam jest pewien problem techniczny. My zbieramy ścieki poprzez kanalizację z całego Lubartowa dzięki grawitacji. Leżymy na skraju Pradoliny Wieprza i większość mieszkańców, podając ścieki do kanalizacji, te ścieki spływają grawitacyjnie do naszej oczyszczalni. Mamy tylko 4 przepompownie, kiedy na przykład gmina Lubartów ma ich około 60, prawda? Ale już ta część ulicy Lipowej za ulicą Gazową w kierunku obwodnicy już spada w drugą stronę i tam już jest konieczna budowa przepompowni. Ocenialiśmy te koszty na wtedy, ile pamiętam, na 500 tysięcy i budowa musiałaby się odbyć po terenach prywatnych tych mieszkańców, po ich działkach prywatnych, tak? Na ten moment wstrzymaliśmy się z rozmowami z mieszkańcami, dlatego że ulica Lipowa ulegnie przebudowie prawdopodobnie w związku z budową obwodnicy. I trochę nam się wszystko zmieni, więc czekamy, jak się to zakończy i wtedy dopiero możemy wkroczyć. Tam zostało, nie pamiętam, poproszę może pana Jacka Kruka, żeby powiedział dokładnie, ilu tam mieszkańców, ale chyba, o ile pamiętam, około 10 domów jest tam pozbawionych kanalizacji. A następne pytania pana radnego Tomaszaka, co pan na to? Jeśli chodzi o naszą sieć wodną, tą cementowo-azbestową, tak, to takie sieci, jak wspominałem, mamy w Lubartowie 17 222 metry. To stanowi około 23% naszej sieci wodociągowej w mieście. Średnia europejska to jest około 12% sieci azbestowo-cementowej, tak? Ale są takie miasta, choćby jak Warszawa, gdzie już schodzą poniżej 1%. Dlaczego ten temat chcemy już teraz rozpocząć w 2021, już robić go merytorycznie? Bo 17 kilometrów, podzielić to powiedzmy 10 czy tam 11 lat, bo mamy czas dokładnie do 31 grudzień, to wychodzi nam budowa mniej więcej 1,5 kilometra rocznie, czyli bardzo, bardzo dużo. Chcemy w roku 2021 rozpocząć działania, żeby takie, no już takie koncepcyjne, żeby każdy odcinek sieci przeanalizować i do niego dobrać odpowiednią technologię, żeby już w około roku 2024 rozpocząć działania. Pierwsze działania będą na ulicy Aleje Tysiąclecia. Problem nie jest naprawdę w wymianie tej sieci, żeby wprowadzić tam nowy przewód, nową rurę powiedzmy wodną. Problem jest taki, że po wprowadzeniu tej rury czy tego nowego wodociągu musimy od nowa wykonać wszystkie przyłącza. Na ulicy Tysiąclecia obliczyliśmy, że mamy tylko 6 tych przyłączy, prawda? Bo to będzie biblioteka miejska, to będzie prokuratura, jakiś tam blok. I to będzie, wydaje nam się, dość łatwy odcinek, ale na pewno będą takie miejsca w Lubartowie, gdzie to będzie o wiele, wiele więcej tych przyłączy i tam musimy przyjąć odpowiednią strategię. Część pewno będziemy odtwarzali, a część być może zasilimy z innych naszych sieci, żeby koszty ograniczyć, a żeby też ograniczyć no, rozkopanie miasta. No i niebagatelnym też tematem, na który my czekamy, to jest być może nowa perspektywa unijna, nowe pieniążki i być może na to się może pojawią jakieś środki, ponieważ to będzie bardzo droga inwestycja. No, jeżeli byśmy przyjęli, że tylko byśmy to robili crackingiem, czyli burzeniem tych starych rurociągów, wprowadzaniem nowych, to możemy się liczyć z kosztami na poziomie około 800, może nawet 900 zł, tak? To przy 17 kilometrach to nam daje no, z 15 milionów. To są potężne kwoty.
Na pewno nie możemy dłużej czekać, nie chcemy nawet dłużej czekać, chcemy się już teraz za to wszystko zabrać i ten rok 21, który będzie takim dla nas takim ciężkim, takiej ciężkiej pracy na mapach, na planach i dobieraniem odpowiednich technologii do odpowiednich odcinków. Tyle mogę powiedzieć na dzisiaj. Nie wiem, czy będą jakieś dofinansowania do tego. No chciałbym, żeby były, bo wtedy po prostu będzie to bardziej wykonalne, tak? Bo firma w krótkim czasie, jakimi to już jest 11 lat, no, ciężko by nam było podobać ze waszych środków robić rzeczy bieżące i jeszcze tą wymianę. Dziękuję prezesie. Wypowiedź żeśmy zrozumieli. Proszę o dalsze wypowiedzi. Widzę pani radna Wiesława Romańska-Serwin. Tak, słuchamy panią. Witam wszystkich. A ja chciałam się zapytać o ulicę Północną, tam tą końcówkę do obwodnicy. Tam jest problem właśnie z tą kanalizacją, tak jak były te burze, to zalewało ludzi. I właśnie chciałabym spytać się, czy będzie coś robione w tym zakresie. Na razie dziękuję. Niech pan nie odpowiada. Może jakiś blok. Pan Tomasiak, słuchamy. Niech będzie przy telefonie. Niech się odpowiada. A na razie Tomasiak. Prezesie, czyli rozumiem. Słychać mnie? Tak, słychać. Panie prezesie, czyli rozumiem, że pierwsze prace, jeżeli chodzi w ogóle o rozpoczęcie wymiany tych rur azbestowych na już rury, które będą spełniały wymogi bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o spożycie tej wody, to będzie dopiero 2025 rok, tak? Bo do 2024 jest realizowana cały czas koncepcja, czyli ani złotówka z tego planu nie będzie przeznaczona na zmodernizowanie tych instalacji. Czyli rozumiem, że prace są planowane, że rozpoczną się dopiero w 2025 roku, czyli tego roku, którego tutaj nie mamy. Nie, tak? W 2024. Muszę przerwać. Proszę państwa, bardzo proszę radnego o zmianę metody rozmowy. Pan rozmawia na sesji z panem prezesem i chodzi o to, że zarówno pan, jak i pan prezes udziela odpowiedzi bez pośrednictwa przewodniczącego. To jest niedopuszczalne. Niech pan pyta poprzez radę, a czy odpowie w tym momencie, czy nie pan prezes, to będzie zależało ode mnie. Także wróćmy do dyskusji. Czy pan jeszcze radny ma jakieś pytania do pana prezesa? Tak, pan przerywa, nie rozumiem zupełnie dlaczego, bo nikt tutaj nie wchodzi w żadne kompetencje. Proszę pana, wolnie panu powtórzę, panie radny, powtórzę panu wolnie, że pan zrozumiał. Ja jeśli rozumiem, pan pyta, jeśli pan pyta pana prezesa o odpowiedź i pan prezes odpowiada, to znaczy, że pan prezes zabiera głosu bez zgody prowadzącego obrady. Rozumie pan teraz? Ja rozumiem, no ale ja nie zabieram. To dziękuję serdecznie. To niech pan się zastosuje do tej rady. Proszę w taki sposób zadawać pytania, żeby pan prezes poczekał na wyrażenie zgody na odpowiedź, żeby inni radni też mogli rozmawiać i brać udział w dyskusji, bo panowie nie rozmawiacie ze sobą we dwóch, tylko 21 radnych łącznie z panem się przysłuchuje tej rozmowie i chcieli brać w tym udział. Proszę bardzo, ja to nie widzę sprzeczności czy powodu do jakichś napięć. Słuchamy. Nie widzę powodu, żebym pouczał pana prezesa, także to pan prezes będzie sam podejmował decyzję. Natomiast ja mam pytanie takie, to w takim roku, ten 2024 rok, to ile będzie zrealizowanych tych metrów, z tych 17 tysięcy metrów, jeżeli chodzi już o wykonanie nowej instalacji? Czy to jest ta tysiąclecia tylko ulica? No i jeżeli tak, to tam tych metrów chyba nie jest sporo. Dziękuję. Na razie dziękuję. Niech pan jeszcze, pan prezes się nie wypowiada. Mamy dwa pytania, czy dwa bloki pytań. Pana radnego Tomasiaka i panią radną Serwin. Czy jeszcze jakiś radny? O, pan Teodor Czubacki. Słuchamy jeszcze pana. Dzień dobry państwu. Witam pana przewodniczącego, witam szanownych państwo. Panie prezesie, mam takie pytanie odnośnie drogi wschodniej, bo wiem, że zaplanowane są działania na przyszły rok odnośnie odcinka od ulicy Piaskowej do Łąkowej. Natomiast w wypowiedzi zasugerował pan, że będą również w następnych latach realizowane jakieś działania na ulicy Wschodniej. Na jakim to będzie odcinku wtedy? Od Piaskowej w stronę Hutniczej czy w innym kierunku? Dziękuję. Mamy już trzech radnych, trzy bloki pytań i może po kolei. Panie prezesie, pani radna Serwin, potem pan Tomasiak i potem pan Czubacki. Słuchamy o pańską reakcję. Nie słychać pana. Niech pan włączy mikrofon.
Przepraszam. Panie tak, przewodniczący, tak? Czy mógłby pan udzielić głosu panu Jackowi Krukowi, żeby udzielił odpowiedzi na pytanie pani Serwin, już kierownik działu DWK w naszej firmie? Zgadzam się. Panie kierowniku Kruk, niech pan się wypowiada. Witam panie przewodniczący, witam państwa. Witamy. Rozumiem, że chodzi, pani radnej chodzi o kanalizację sanitarną na ulicy Północnej. Z tego co jestem zorientowany, miasto na dzień dzisiejszy opracowało projekt związany z odwodnieniem tejże ulicy, czyli jest generalnie opracowana koncepcja związana z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru ulicy Północnej. Dzięki wykonaniu tego zadania mam cichą nadzieję, że problem z kanalizacją sanitarną w ulicy Północnej ulegnie poprawie. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź, natomiast proszę pamiętać, że cała ulica Północna jest skanalizowana. Jest to rodzaj kanalizacji grawitacyjnej i na dzień dzisiejszy nie przewidujemy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Ma pan głos na dalsze pytania. Drugie pytanie od pana prezesa Tomasiaka to dotyczyło tych nakładów inwestycyjnych, w którym będą roku, tak? Jaka to będzie ulica, ile to będzie metrów. My wstępnie planowaliśmy na rok 2024, czyli jeszcze w tym czasie, który obejmuje ten plan, renowację bezwykopową w kwocie 250 tysięcy na ulicy Tysiąclecia. To jest odcinek o długości około 200 metrów. Jest to być może niewiele, natomiast jak już wspomniałem, są to bardzo skomplikowane rzeczy. Musimy tam od nowa podłączyć hydranty, od nowa przyłączyć ludzi, których odetniemy od wody podczas wymiany tych odcinków, tak? I jest to jeden z odcinków, który na pewno chcemy realizować. Ale tak jak piszemy na początku naszego załącznika do uchwały, plan obejmuje 4 lata od 2021 do 2024 i ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Wspomniałem o tym, że tworzymy zespół z panem Jackiem Krukiem, z jego dwoma inżynierami i ze mną. I w przyszłym roku chcemy rozważyć wszystkie możliwe sposoby na realizację wymiany tej sieci. I być może już wcześniej rozpoczniemy te działania, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Radą Miasta. Nie będzie to jedna technologia, nie będzie to jeden sposób. Będzie to bardzo, bardzo specyficzne i myślę, że ten zespół czteroosobowy będzie miał naprawdę nad czym pracować przez najbliższe 8 do 12 miesięcy. Natomiast nie chcemy chować głowy w piasek, no bo to niby jest za 12 lat, ale to musimy zacząć już teraz po prostu. To się nie będzie działo jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To wszystko jest pod ziemią, pod chodnikami, pod infrastrukturą. To wszystko będzie wymagało naprawdę bardzo skomplikowanych działań. No, chcemy się do tego w przyszłym roku bardzo mocno merytorycznie przygotować i zaprezentować już nasze rozwiązania dla konkretnych odcinków, konkretne rozwiązania. To tyle. Czyli jeszcze raz przypominam, w 2024 jeszcze w tym planie nakłady na renowację 250 tysięcy na ulicy Tysiąclecia. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Czubackiego, proszę również, żeby pan udzielił głosu panu Jackowi Krukowi. Udzielam głosu. Tak, panie kierowniku, niech pan mówi. Witam państwa powtórnie. Pierwszy etap rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Wschodniej obejmuje obszar od ulicy Piaskowej do ulicy Łąkowej. Z uwagi na to, że ten teren bardzo intensywnie jest w tej chwili rozbudowywany przez firmy deweloperskie, w śladzie kanalizacji sanitarnej poprowadzonej w ulicy Wschodniej nie mamy sieci wodociągowej. Planujemy w pierwszym etapie rozbudowę tego odcinka. To jest odcinek około 500 metrów długi. Chcemy uzbroić ten teren w sieć wodociągową, po to, żeby deweloperzy mogli zapewnić przyszłym mieszkańcom
dostęp do wody i sieci kanalizacyjnej. Proszę pamiętać, że w ulicy Wschodniej mamy fragment sieci wodociągowej do ulicy Szkolnej, natomiast no, w naszych wstępnych przeliczeniach, koncepcjach wynika, że jest to za mała średnica, w związku z tym należy ją zwiększyć. Chociażby na średnicę DN250, po to, żeby cały ten obszar zapewnić dostawy wody. Drugoplanowo ulica Wschodnia obejmuje obszar od ulicy Piaskowej aż do ulicy Lubelskiej poprzez ulicę Hutniczą. Pamiętajcie Państwo, że kilkanaście lat temu, budując drugostronne zasilanie, magistralę wodociągową zlokalizowaną w ulicy Honorata Koźmińskiego, zostawiliśmy perspektywicznie trójnik, który pozwala nam ten obszar zabezpieczyć, jeżeli chodzi o dostawy wody. Tu perspektywicznie przewidujemy, że na tym obszarze rozwinie się zabudowa niska. Tu miasto na dzień dzisiejszy rozpoczyna wykup działek pod przyszłe drogi miejskie. W ten obszar musimy skierować większej ilości wody, żeby zabezpieczyć potencjalnych przyszłych naszych klientów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że już jest koniec odpowiedzi na pytania. Pan radny Jaworski, słuchamy. Ja chciałem uzupełnić pani Wiesławie Romańskiej-Serwin, ponieważ tutaj pani Wiesława, wiem, domyślam się, o co pytała, ponieważ my tutaj rozmawiamy o kanalizacji sanitarnej i wodociągach, a tutaj pani Wiesława bardziej mówiła o problemie kanalizacji burzowej w ulicy Północnej tam na końcu. Także tutaj z tego, co wiemy, że że miasto Lubartów złożyło do Funduszu Dróg Samorządowych ulicę Północną razem z odwodnieniem. I to odwodnienie jest włączone do takiego istniejącego kolektora w ulicy Powiatowej przy zgodzie powiatu, który wychodzi w działki leśne, gdzie powiat płaci dzierżawę nawet, i to jest właśnie, to będzie wszystko podłączone do tego kolektora, który tam przy końcówce na skrzyżowaniu z ulicą Północną i Kopernika jest istnieje i będzie wszystko z Północnej włączone. Także tutaj już jest na pewno wniosek złożony, no i tylko kibicować, żebyśmy to zrealizowali, ale to jest całkiem inna kanalizacja, bo to jest kanalizacja burzowa, która ma zabrać wodę z ulicy, a nie kanalizacja sanitarna, która zabiera ścieki z domostw. Także tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jakieś inne wypowiedzi są? Zapraszam do dalszej dyskusji. Nie widzę nikogo. Proszę Państwa, pan Tomasz Krówczyński, tak, panie radny, słuchamy. Dziękuję, panie przewodniczący. Witam Państwa. Panie prezesie, chciałem zapytać, bo tu mowa o drodze wschodniej, o Łąkowej i tak dalej. Dopiero tam, no właśnie kończą się, nie, już się chyba skończyły prace z położeniem nowej nawierzchni i tutaj no, odnowieniem tego całego odcinka Piaskowa-Łąkowa. Pytanie moje do pana. Zakładam, że tę rozbudowę wodociągu będziecie robić gdzieś, no nie w jezdni, nie będzie potrzeby rycia tego, co dopiero zostało położone. Dziękuję. Tak, zanim pan odpowie, może ja jeszcze inni radni by się wypowiedzieli. Państwa, zanim poczekam na ich wypowiedź, to sam chciałem zapytać jako radny, a nie jako przewodniczący. Proszę Państwa, my tutaj i słusznie martwimy się, żeby uzbroić tereny dla przyszłego dewelopera, który tam obiecuje kilkanaście bloków, i słusznie trzeba pomóc lokatorom bardziej niż deweloperowi, ale najlepiej to jednym i drugim. Natomiast są w naszym mieście dzielnice, gdzie mieszka znacznie więcej ludzi, a nie ma kanalizacji. Mam tu na myśli rejon ulicy Bursztynowej. I jak ta sytuacja wygląda z optyki przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej? W ostatnich latach, dwóch, powstało tam dziesiątki domków jednorodzinnych i mogą być kłopoty z kanalizacją. Jak to wygląda? To byłoby drugie pytanie. Niech pan jeszcze nie odpowiada, może jakiś inny radny się zgłosi oprócz mnie i Krówczyńskiego. Proszę Państwa, nie widzę, to może panie prezesie, niech pan odpowie na,
na te dwa w sposób taki, jaki pan może odpowiedzieć. Dobrze, no to pytanie pierwsze, na pewno odpowiedź dla pana radnego Krówczyńskiego. Te przechodzenie tam w kierunku ulicy Lubelskiej, śladem ulicy Wschodniej, tak? Na pewno nie będzie kosztem ulicy Łąkowej, tak? Są metody bezwykopowe, które możemy spokojnie prowadzić, na przykład przewiertem sterowanym, pokonanie takiego odcinka, jakim jest ulica Odcinkowa, Łąkowa, nie powinno stanowić problemu. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Bursztynową, proszę o odpowiedź pana Jacka Kruka, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Tak, dziękuję. Panie kierowniku, niech pan zabierze głos. Witam państwa powtórnie. Ulicę Bursztynową uzbrajaliśmy w sieć kanalizacji sanitarnej stosunkowo niedawno. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy praktycznie w 100% ta ulica jest skanalizowana, jednak proszę pamiętać, że mamy tam paru klientów, którzy na dzień dzisiejszy nie mają kanalizacji z uwagi na to, że tereny, na których należałoby wybudować infrastrukturę techniczną, mam na myśli kanalizację sanitarną, nie są własnościami Urzędu Miasta. I my jako spółka nie możemy inwestować w działki nie będące własnością miasta. Jeżeli państwo podejmiecie stosowne decyzje, zapadną wiążące decyzje odnośnie wykupu działek, przejęcia przez miasta, my jako spółka jesteśmy gotowi dany obszar skanalizować tak, żeby tą uciążliwość dla klientów na dzień dzisiejszy jak najszybciej zlikwidować. Dziękuję serdecznie. Są jeszcze jakieś głosy? O, pan radny Czubacki. Słuchamy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym chciał dołączyć się do tej wypowiedzi pana Kruka odnośnie własności odcinka od ulicy Hutniczej do ulicy Lubelskiej. Proszę pamiętać, że ten odcinek w dużej mierze jest własnością gminy. Nie wiem, czy państwo już rozmawiali z gminą w tej sprawie. Chodzi tutaj od ulicy Hutniczej do skrzyżowania z ulicą Kuźmińskiego, czyli do ulicy Lubelskiej. Tam część terenów ulicy Wschodniej jest w posiadaniu terenów, gmina posiada, tą część posiada gmina, więc no dobrze by było już zawczasu, zanim rozpoczniecie państwo jakieś działania, aby no gdzieś tam poczynić pierwsze kroki w tym kierunku, aby zapytać gminę, jak ona postrzega tą inwestycję na tym terenie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby to skomentować albo coś innego powiedzieć? Jeśli mogę, jako radny chciałbym ze dwa zdania w tej kwestii. Proszę państwa, ja rozumiem, że my mówimy o inwestycjach kanalizacyjnych ulicy Wschodniej na odcinku między Piaskową a Łąkową. Natomiast nie mówimy o kontynuacji tej inwestycji od Piaskowej do Hutniczej, dlatego że tam już się zaczyna granica gminy. Przypominam sobie i państwu, że powinniśmy się domówić i przed domówieniem z władzami gminy nie powinniśmy własnych środków przeznacza na uzbrojenie terenów innej gminy. Jak pamiętam, gdy kiedyś N lat temu była budowana ulica Dolna Łódzka, to kilkadziesiąt metrów wystawiono rachunek na rzecz miasta Lubartowa i zdaje się pan burmistrz Woliński zapłacił wójtowi gminy Lubartu za położenie asfaltu. Podobnie przypominam też negocjacje w sprawie budowy sortowni, gdzie Lubartów musiał się zgodzić na pewne koneksje wobec gminy Lubartów w imieniu wszystkich pozostałych gmin, które są członkami związku. Więc moim zdaniem przedłużenie sytuacji, w której my finansujemy zadania własne gminy Lubartów bez uzgodnienia z tą gminą co do podpartycypacji w kosztach jest przedwczesne, ale rozumiem, że takiego nic się nie dzieje i rozmawiamy o, zresztą rozumiem, że pan deweloper będzie budował te bloki między Piaskowo a Łąkowo. O tym terenie mówimy, tak? No właśnie, więc proszę państwa,
Więc mój głos proszę traktować jako pewien tylko sygnał indywidualny z mojej strony. Proszę Państwa, są jakieś inne wypowiedzi? Zapytam dwa razy. Są jakieś inne wypowiedzi po raz drugi? Są jakieś inne wypowiedzi po raz trzeci? Zamykam dyskusję. I zanim poddam pod głosowanie i zacznę procedurę głosowania, to chciałbym tylko uzgodnić, że będziemy głosować uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka Azoo w Lubartowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Ale proszę Państwa, chciałbym przed głosowaniem Państwu powiedzieć, że w paragrafie pierwszym, w czwartym tej uchwały, w czwartym wyrazie jest błąd. Nie powinno być wieloletni planu rozwoju, tylko wieloletni plan rozwoju. Trzeba wykreślić literkę U, ale rozumiem, że literówki być może jeszcze gdzieś indziej są, to one nie stanowią, nie podważają prawomocności uchwały. Więc proszę Państwa, rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę wcisnąć kworum. Pani Kozak Maria. To niech pani pracuje nad tematem. Proszę Państwa, rozumiem, kto jest. Widzę, że jest kworum niezbędne do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. Kto przeciw czerwonego? Kto się wstrzymał pomarańczowego? Proszę Państwa, mamy już wyniki. Za uchwałą głosowało 20 radnych. Jedna osoba była nieobecna. To rozumiem, że to ta osoba związana z trudnościami komunikacyjnymi, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Proszę Państwa, dziękuję. Przechodzimy do punktu 4b, czyli do rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w odniesieniu do ustalenia stref płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych miasta Lubartowa i ustalenia sposobu ich pobierania oraz określenia wysokości stawek opłat. Proszę o przedstawienie tego projektu przez panią zastępcę, przez pełniącego obowiązki zastępcę naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej, pana Roberta Polychańczuka. Panie Robercie, proszę o głos. Dobry wieczór Państwu. Witam pana przewodniczącego i państwa radnych. Prezentowany projekt uchwały jest konsekwencją działań organów, które nadzorują, że tak powiem, zgodność z prawem podejmowanych uchwał. Chodzi tutaj o wystąpienie prokuratora rejonowego w Lubartowie, który zaskarżył uchwałę właśnie naszą dotyczącą tego tematu, czyli parkowania, płatności za ustalenia stref parkowania. Jest to uchwała z 30 grudnia 2003 roku, a także konsekwencją tej skargi był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który w części przyznał rację prokuratorowi, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej paragrafem 2 ustęp 1 w zakresie dotyczącym ustalenia stawki opłat za drugą i trzecią godzinę parkowania na terenie miasta Lubartów w strefie płatnego parkowania. W związku z tym w projekcie została zmieniona stawka za drugą i trzecią godzinę. Ta skarga dotyczyła tego, że w naszej uchwale nie było progresu, że tak powiem, wzrostu tej opłaty następnej właśnie w drugiej i trzeciej godzinie. W tej chwili zmieniamy tą uchwałę w ten sposób, że ten progres jest widoczny. Ten progres nie może być większy niż 20% stawki godzinowej z poprzedniej godziny, czyli tutaj mamy do czynienia, za pierwszą godzinę mamy 2 zł, za drugą godzinę 2,40, za trzecią godzinę 2,80, więc mieścimy się tutaj w tych widełkach, czy w tych ramach 20%. Następnie zwiększyliśmy również opłatę dodatkową za to, że za nieposiadanie biletu parkingowego 20 zł do 50 zł. Dodam tylko, że tutaj jest możliwość ustalenia nawet tej wysokości opłaty nawet do 10% najniższego wynagrodzenia
czyli moglibyśmy tutaj nawet 260 zł w tym roku jeszcze w 20, a w przyszłym już jeszcze więcej. Także zmieniliśmy również, wprowadziliśmy taką zmianę, że do tej pory można było rzucić złotówkę i można było stać na miejscach parkingowych wyznaczonych przez pół godziny. W tej chwili z obserwacji naszych wynikają takie wnioski, że dużo osób kupowało bilety na pół godziny, a stało o wiele dłużej. Żeby ukrócić po prostu ten mechanizm wprowadzany, że żeby stanąć legalnie na miejscach parkingowych wyznaczonych w mieście Lubaczów, płatnych, ta stawka minimalna za pierwszą godzinę wynosi 2 zł. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Halo? Komisja Infrastruktury, pan radny Polechańczuk. Tak, mam zwolniony system włączania mikrofonu. Komisja Infrastruktury jednogłośnie wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję. Słuchamy. Pan radny Tomasiak, słuchamy. Panie przewodniczący, chciałem dopytać o kilka kwestii pana zastępcy naczelnika, jeżeli pan pozwoli. A mianowicie o pierwszą rzecz, to mamy tutaj taką sytuację, że pan zastępca naczelnika wskazał, że i to samo jest w uzasadnieniu, że jest to zapisane, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał określony wyrok, gdzie w części zgodził się z uzasadnieniem prokuratury, w drugiej części się nie zgodził. Jakby nieco więcej mógł pan naczelnik opowiedzieć, z czym się sąd zgodził, a które kwestie zakwestionował podnoszone przez prokuraturę, to byłoby mi bardzo miło. I druga myśl, jaki pozostałem radnym. No i druga kwestia związana jest z faktem podważenia tego wyroku, jeżeli chodzi o WSA. Czy miasto występowało do drugiej instancji, starało się, aby druga instancja jednak uchyliła ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też nie? I kolejne zapytanie związane jest z tym, co jest zmieniane w uchwale, a mianowicie zmieniany jest paragraf 5 tejże uchwały. I tam mówimy o tym, że będą zwiększane opłaty za parkingowe za opłatę dodatkową w wysokości 50 zł, jeżeli ktoś nie uiści tej opłaty parkingowej. Chciałem się zapytać w roku obecnym roku 2020, ile takich stwierdzono osób, które parkują bez biletu i w jakiej wysokości nałożono te kary? Jak rozumiem, do tej pory było to 20 zł za nieposiadanie takiego upoważnienia. Ile odbyło się takich kontroli, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, tak żebyśmy wiedzieli, jaka to jest skala tego zjawiska osób, które nie płacą za takowe opłaty. Dziękuję. Dziękuję panie naczelniku. Na razie niech pan jeszcze nie odpowiada, niech się pan przygotowuje, bo być może będzie jakiś blok. Pan Andrzej Zieliński, pan przewodniczący Zieliński. Proszę bardzo, niech pan pyta, niech pan wypowiada się. Tak. Pierwsze sprostowanie to jest takie, że w zasadzie ta formuła, która obowiązuje odnośnie parkowania, płatnego parkowania, obowiązuje od 2003, ale właściwie od 2008 roku. Bo ja chcę państwu przypomnieć, że w 2003 roku mieliśmy wyznaczoną strefę płatnego parkowania ulicami. Natomiast w 2008 roku wyznaczyliśmy tę strefę parkowania w związku z miejscami postojowymi, a to jest zasadnicza różnica. Bo proszę państwa, co się stało w ciągu tych paru lat? Doszło do takich paradoksów, o których mówiłem kilka lat temu, że na przykład przy ulicy Legionów ktoś, kto parkuje po stronie wschodniej, płaci, a przy krawężniku po stronie zachodniej, czyli tutaj, gdzie jest poczta, nie płaci. I to jest sytuacja paradoksalna, mimo że samochody stoją w tej samej strefie parkowania określonej kiedyś w 2003 roku. Ale to jest wynik zmiany uchwały w 2008 roku. I to jest pierwsze sprostowanie. Moim zdaniem formuła tego parkowania, która została przyjęta w 2008 roku, jest błędna, bo dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, jak na przykład z jednej strony ulicy Farnej się płaci, a z drugiej strony ulicy od strony Kościuszki przy dzwonnicy się nie płaci, mimo że to jest to samo ścisłe centrum.
Mam taki wniosek. Albo róbmy to dobrze i musimy to przepracować, albo w ogóle zrezygnujmy. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że te parkometry są przestarzałe. Proszę Państwa, dziś nie stać nas na to w dobie nowoczesności, żeby utrzymywać parkometry, które po pierwsze nie przyjmują opłaty kartą, po drugie nie wydają reszty. Ludzie też narzekają, a więc one są przestarzałe. Z naszych wyliczeń wynika, że za parkowanie mamy dochodu w granicach 224 tysięcy złotych. Tak wynika ze sprawozdania ubiegłorocznego. 212 tysięcy dokładnie z opłat za parkowanie plus opłat abonamentowych oraz podwyższoną opłatę parkingową, czyli za te kary 11 900, czyli w sumie 224 tysiące. Moje pytanie brzmi, czy w ramach tych środków, które przewidujemy za opłaty za parkowanie, jest przewidziane, czy planowana jest wymiana tych parkometrów i czy jest planowana, zmodyfikowana wersja tej strefy parkowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ponieważ dwie wypowiedzi były dość rozbudowane, więc może pan naczelnik Olechańczuk Robert wypowiedziałby się co do obydwóch z nich. Słuchamy. Może odpowiem właśnie na pytanie pana radnego Jacka Tomasiaka. Tak. W wyroku sądu w zasadzie prokurator powołał się tylko na to niezgodność z prawem, to, że nie ustaliliśmy tego progresywnych stawek, jeśli chodzi o drugą i trzecią godzinę, i według prokuratora już to było podstawą do uchylenia całej uchwały. Tego zdania nie podzielił sąd administracyjny, uznając, że tylko takie naruszenie występuje, jeśli chodzi o naszą uchwałę. Także nie ma tutaj wyroku i stanowiska prokuratora, które by kwestionowały inne zapisy. Natomiast prokurator uznał, że te zapisy są wystarczające do uchylenia całej uchwały. Nie podzielił tego zdania w sądach administracyjnych, stwierdzając tylko nieważność właśnie tego paragrafu. Co do ilości wezwań, w 2019 roku było nałożonych 731 wezwań, jeśli chodzi o opłaty te dodatkowe. 593 były wezwania przekazane do Wydziału Finansowego w celu ściągnięcia, a 138 wezwań było anulowanych. To jest 19 rok. Jeżeli chodzi, może jeszcze dodam, że to, co pan powiedział, pan radny Zieliński, że z tych opłat dodatkowych było około 12 tysięcy złotych. Może jeszcze jedno, panie naczelniku, bo pan radny Tomaszek jeszcze pytał o to, czy była wykorzystana przez ratusz dalsza droga odwoławcza, czyli od wojewódzkiego sądu, czy naczelny sąd administracyjny. Może jeszcze była, dalej. Była odpowiedź na skargę. To tylko takie działanie było ze strony urzędu, czyli po wniesieniu skargi prokuratora do sądu, Urząd Miasta udzielił odpowiedzi na skargę. Natomiast ten wyrok sądu administracyjnego jest wyrokiem prawomocnym, na podstawie którego dokonujemy dzisiaj. Czyli rozumiem, że ratusz nie skorzystał i nie ma takiego obowiązku, żeby sądzić się aż do ostatniej instancji. Nie ma takiego. Może uznać wyrok już pierwszej, prawda? Oczywiście. Można tak uznać. Rozumiem. Proszę o dalsze wypowiedzi. Odnośnie pytania pana Andrzeja Zielińskiego, to chcę powiedzieć, że planujemy tutaj przystąpienie na początku roku do opracowania koncepcji rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Mieliśmy tutaj uwagi ze strony przedsiębiorców przede wszystkim lokalnych z terenu miasta Lubartowa, żeby rozszerzyć tę strefę płatnego parkowania z uwagi na blokowanie, że tak powiem, osób, które parkują i niemożność skorzystania z klientów danych placówek handlowo-usługowych. Także taki postulat ze strony przedsiębiorców był przekazywany do Urzędu Miasta i w ramach tego podejmiemy działania dotyczące rozszerzenia tej strefy płatnego parkowania. Natomiast są jeszcze pewne plany inwestycyjne związane z wymianą
urządzeń parkometrowych. Chodzi o bardziej nowoczesne urządzenia, które będą mogły po prostu działać na płatność blikiem, czy płatność kartą kredytową, kartą płatniczą. I takie zamierzenia mamy podjąć. Dziękuję. Proszę Państwa, są jakieś jeszcze inne głosy? Pani Ewa Grabek, tak, Pani Radna? Jestem już, tak? Tak, tak. Usłyszałam już odpowiedź, którą chciałam poznać, bo interesowało mnie roczne dochody z tytułu parkowania dla miasta i właśnie o tym już Pan tu powiedział. To jest 224 tysiące złotych rocznie, tak? Czy dobrze zrozumiałam? To są dane za 2019 rok. Za 2019 rok. Na pewno mogę podać jeszcze tutaj, przepraszam, że wchodzę w słowo. Do 13 listopada tego roku mamy tutaj dochód z samych parkometrów 150 181 zł i 90 groszy, czyli jak na ten rok, gdzie jest ta pandemia, to nie jest zły wynik w porównaniu z poprzednimi, jeśli na przykład w 19 mieliśmy 205 tysięcy z samych parkometrów. To Panie Przewodniczący, ja bym chciała, żeby Pan jeszcze tutaj dopytał Pana Naczelnika, czy możemy być pewni, że w 2021 roku te parkometry zostaną wymienione na bardziej takie przyjazne dla mieszkańców, ponieważ no każdy się posługuje dzisiaj kartą i chcemy po prostu móc w ten sposób być obsłużonym. Także to jest bardzo ważna kwestia w dobie pandemii, żeby te parkometry stare zostały wymienione. Poza tym też no, ja nie mogę się zgodzić z tym, że na parking wjeżdżam dosłownie na 10 minut, bo chcę sobie kupić na przykład bułkę w sklepie i muszę płacić za pierwszą godzinę. Także tutaj no, mieszkańcy nie będą z tego powodu zadowoleni. Ja rozumiem, że niektórzy naciągali, że dłużej być może przebywali na tym parkingu. Nie wiem, być może powinny być wzmożone kontrole, ale no, powinna być ta możliwość, że ktoś podjedzie i za chwilę odjedzie z tego parkingu. No my nie jesteśmy dużym miastem, takim jak Lublin czy też Warszawa i tutaj musimy też na to patrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś inne jeszcze wypowiedzi? Pan Tomasz Krówczyński, słuchamy. Dziękuję Panie Przewodniczący. Jest tak, cieszę się, że Pan Naczelnik wspomniał tutaj o głosie przedsiębiorców naszych lubartowskich. Ja chciałem tylko przypomnieć na marginesie, że sam w wolnych wnioskach bodajże apelowałem do Urzędu Miasta podczas jednej z sesji, już nie pamiętam, czy to była czerwcowa, lipcowa czy sierpniowa, również o rozszerzenie stref parkowania. Problem jest nieco poważniejszy niż tylko same utrudnienia w dostępie do punktów, do usług i towarów w punktach handlowych i usługowych. Związane to jest też tutaj ta trudność z parkowaniem, zbyt mała dynamika wymiany tych pojazdów, ta fluktuacja pojazdów na miejscach parkingowych w ścisłym centrum miasta też przynosi dużo poważniejsze skutki, dlatego że trudniej jest właścicielom, naszym przedsiębiorcom, naszym lubartowskim przedsiębiorcom wynająć lokale pod punkty handlowe czy usługowe z tego względu właśnie, że nie ma możliwości zaparkowania. Cieszę się, że pan radny Zieliński, pan Andrzej Zieliński podniósł kwestię tego absurdu, który mamy, którego ilustracją był przykład ulicy Legionów. Jestem tego samego zdania, powinna być strefa parkowania ustalana ulicami. Zgadzam się również z tym, że w dzisiejszych czasach te archaiczne parkometry powinny być wymienione na bardziej nowoczesne. Jeśli zaś chodzi o samą uchwałę. Proszę Państwa, uchwała, o której mówimy, zmieniała uchwałę z 2003, czy tak jak Pan Radny Zieliński wspomniał, z 2008 roku. Natomiast stawki podane tam w tej uchwale, czy w poprzedzających, no są, że tak powiem, śmiesznie niskie. I teraz tak, zgadzam się też z Panią Radną Grabek, że jesteśmy niedużym miastem i tutaj no, nie możemy hulać za bardzo. Tylko, że znowu z drugiej strony, proszę Państwa, argumenty, które przytoczyłem wcześniej, czyli to, że nasi przedsiębiorcy ponoszą straty, może nie tyle straty, co nie zarabiają tyle, ile by mogli zarabiać tylko z tego powodu, że jest zbyt mała fluktuacja pojazdów na parkingach.
jest utrudniony dostęp do ich oferty. No tutaj ten kij ma też dwa końce. Ja chciałbym w kontekście tego projektu uchwały zgłosić wniosek formalny o kilka zmian. Więc pierwszą zmianą to jest punkt 4 paragrafu 2, gdzie jest obecna treść, jest za 4 i każdą następną godzinę 2 zł. Proszę Państwa. Chwileczkę, Panie Radny, może inaczej, bo wie Pan, wniosek formalny, a wniosek zmiany to są dwa różne wnioski. Wniosek formalny jest opisany dokładnie w statucie, jaki jest i wymaga 2 głosu, 2 przeciw. No tak. Pan mówił, że wniosek formalny, a pan tak naprawdę chce zmian w projekcie uchwały, to nie jest wniosek formalny. A, dziękuję. O bardziej precyzyjną wypowiedź. Dziękuję. Tu pomieszałem terminy, przepraszam, tak jest. Słusznie, oczywiście pan przewodniczący ma rację, więc chciałbym złożyć wniosek o zmianę tego punktu 4, a konkretnie stawki, która tu jest podana na 3 zł. To znaczy, chce pan zmienić w paragrafie pierwszym. Tak. W punkcie 4, tak? Czwartym. Obecnie tutaj treść, którą czytam, to jest za 4 i każdą następną godzinę 2 zł. Proponowana zmiana to jest treść za każdą i 4 następną godzinę 3 zł. Drugą zmianę proponuję. To jest punkt 3. Obecne brzmienie to jest paragraf 5. Otrzymuje brzmienie paragraf 5. Za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Proponuję 100 zł. Tak. Proponuję 100 zł. Teraz tak, to są dwie propozycje zmian. Natomiast tu chciałem odpowiedzieć pani radnej Grabek na ten problem, który podniosła, bo rzeczywiście to jest problem pewnego rodzaju. Idę po bułki, wysiadam na 5 minut, w porywach do 7, wsiadam do samochodu, odjeżdżam, a muszę płacić, tak? Proszę państwa, ja praktykuję od kilku miesięcy, bodajże chyba od początku roku, praktykuję zwyczaj, wykupuję miesięczny abonament. Obecnie jest on śmiesznie niski w porównaniu, no w relacji do innych kosztów, które ponosimy, a zwłaszcza ludzi, którzy używają samochodów. No jeśli stać mnie na samochód, to myślę, że no jak na konia, to i na uprząż, tak? Więc 50 zł miesięcznie abonamentu do zapłacenia i ustawienie stałego zlecenia na rzecz miasta z tego tytułu nie jest wielkim problemem, wydaje mi się, i nie nadmiernie, żeby nie powiedzieć, nie obciąża kieszeni kierowcy czy właściciela pojazdu znacząco. Na tyle znacząco, żeby nie można było tego zrobić. I ja na przykład nie mam problemu z parkowaniem na 3 minuty, bo i tak płacę za wszystkie miejsca parkingowe w formie abonamentu. To jest odpowiedź na problem pani radnej i gorąco polecam to rozwiązanie, jest bardzo wygodne. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję. Są jakieś jeszcze inne głosy w dyskusji, zanim pan naczelnik skorzysta z prawa do jakiejś reakcji na te głosy, które padły do tej pory. Są jakieś głosy radnych? To zanim one będą, być może panie naczelniku, niech pan się wypowie, jeśli pan uważa za stosowne, na te głosy, które padły od ostatniej pańskiej wypowiedzi. Słuchamy. To znaczy, jeśli chodzi o tą poprawkę dotyczącą 4 następnej godziny, no to tutaj niestety nie możemy podnieść tej opłaty, dlatego że zgodnie z ustawą stawka opłaty za 4 godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłaty za 1 godzinę parkowania. Czyli ona musi, jeśli ustalamy 1 godzinę parkowania na 2 zł, to 4 i kolejna też musi być. Może przerwę, panie kierowniku, może żeby od razu prostować sytuację. Panie radny Krówczyński, słyszał pan wypowiedź pana naczelnika, że stawka za 4 i każdą następną godzinę nie może być wyższa niż stawka za 1 godzinę, ponieważ projekt przewiduje stawkę za 1 godzinę 2 zł, to i 4 jest 2 zł, a pan zaproponował 3 zł. Czy pan podtrzymuje swoją poprawkę, czy nie, panie Tomku? W tej sytuacji oczywiście wycofuję wniosek. Dobra. Dobrze, dziękuję panie naczelniku. Niech pan mówi dalej. No natomiast jeśli chodzi o zwiększenie opłat, to już decyzja państwa rady, jeżeli chodzi o opłatę, wysokość opłaty dodatkowej, dlatego że maksymalnie, tak jak powiedziałem, możemy tutaj nawet na tą chwilę ustalić kwotę 260 zł, czyli 10% najniższego wynagrodzenia na ten rok. Czyli ta poprawka zaproponowana przez radnego Święcieckiego jest dopuszczalna. Mieści się w granicach właśnie dopuszczalnego. Inna sprawa, czy ma sens, ale to z innych powodów. Proszę państwa, czy jeszcze pan coś chce dodać do tego? Nie, dziękuję. Na razie dziękuję. Proszę państwa, pani radna Grabek, słuchamy.
Chciałam właśnie odnieść się do tego paragrafu 5, że no, tak jak już powiedziałam, że jesteśmy małym miastem i tutaj można inaczej zapatrywać się na te ceny parkingowe, także one nie powinny być tak duże jak w tych innych większych miastach. I tutaj uważam, że 50 zł za niezapłacenie za parking, no to jest i tak wygórowana cena. Także absolutnie, ja będę przeciwna. Uważam, że 50 zł powinno zostać i nie powinna ta kwota być podwyższana. A kwoty te za parking 2,240, 2,80 i 2 zł każda następna godzina, to uważam, że nie są wcale takie małe i na tym powinno się opierać ta uchwała właśnie, nie podwyższając tych kwot. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, w tym momencie mamy taką sytuację. W tym momencie mamy taką sytuację, że jest jedna poprawka. Poprawka pana radnego Tomasza Krówczyńskiego, który proszę Państwa, bądźmy precyzyjni w wypowiedzi, który do paragrafu pierwszego, punkt, proszę Państwa, do paragrafu pierwszego, punktu drugiego. Państwa, ja tu widzę, przepraszam, ale według mnie jakiś tu jest groch z kapustą. Do paragrafu pierwszego, do punktu trzeciego, w którym jest mowa o paragrafie piątym, że tu pan radny Krówczyński proponuje stawkę za nieuiszczenie opłat z 50 zł na 100 zł. Ale tak zanim dyskusję, to według mnie coś z numeracją. Pani koło mnie jest pani naczelnik Urbaś, według mnie coś z numeracji jest nie tak, bo jest tak, paragraf pierwszy i jest tak, punkt pierwszy, potem jest dalej punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty, potem znowu punkt drugi i punkt trzeci. Nie za bardzo... To jest problem z licięciami, to jest forma... Jest właśnie, ale jest mogę problem... Mogę się w tej kwestii wypowiedzieć? Mogę się wypowiedzieć w tej kwestii? Tak, udzielam panu głosu, panie radny Zieliński. Panie przewodniczący. Zgodnie z techniką legislacyjną zmiany, które są wprowadzane, cytuje się w nawiasie. Dlatego proszę czytać pierwszy punkt w nawiasie, paragraf drugi, tam potem zaczyna się cytat. Cytat, czyli to, co będzie umieszczone dokładnie w uchwale. I ten cytat kończy się po punkcie drugim, jak pan widzi. Może pan wyrazić to się... To znaczy cudzysłów inaczej, cudzysłów. Cudzysłów jest dokładnie zapisem w uchwale. Dlatego w uchwale muszą być dwa punkty. Jeden punkt, paragraf drugi i punkt drugi, paragraf drugi, punkt trzeci, paragraf piąty. Natomiast to, co się znajduje w paragrafie drugim, jest cytowane. Jest cytowane, jest cudzysłowie. Czy to koniec pańskiej wypowiedzi? Tak. Czy dla pozostałych radnych to, co powiedział przewodniczący Zieliński, jest zrozumiałe? Tak. Dobrze, jeśli zrozumiałe, to znaczy, że i dla mnie tym bardziej jest zrozumiałe. Jak najbardziej, jestem za. Proszę Państwa, są jakieś... Tomasz Krówczyński ad vocem, widzę zaznaczone. Słuchamy, panie Tomku. To ja się zgłosiłem zaraz po wypowiedzi mojej koleżanki z Rady, mianowicie Ewy Grabek, a to ad vocem adresowane do niej. Proszę Państwa, ja podtrzymuję to, co powiedziałem, tę moją propozycję, tej zmiany na 100 zł. Uważam, że to nie jest i tak wystarczająco dotkliwa kara w sytuacji, kiedy, tak jak wspomniałem wcześniej, abonament miesięczny to jest 50 zł. Po podzieleniu przez 30 daje mi dziennie możliwość parkowania na terenie całego miasta za złoty 60 zł, niezależnie od tego, jak długo stoję w miejscu w strefie parkowania. Więc to naprawdę nie jest wysoka cena. To tylko tyle ad vocem wypowiedzi mojej koleżanki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś inne wypowiedzi? Są jakieś inne wypowiedzi? Po raz drugi i po raz trzeci. Tak, tak są. Są? Tak, są na liście. Państwa, nie widzę. Na liście zgłosiłem się, jestem tutaj zapisany. A w tej chwili się pojawił pan Grzegorz Piotr Siwek. Słuchamy, panie radny.
Szanowni Państwo, odnosząc się tutaj do propozycji pana radnego Krówczyńskiego, ja nie popieram tej podwyżki na 100 zł, bo wydaje mi się, że nie można w tych granicach rozpatrywać zależności między parkowaniem a kwotą, że tak powiem, że to karą, no bo ja to nazywam karą za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. Szanowni Państwo, są osoby, które przypadkiem mogą się znaleźć w takiej sytuacji, że nie wykupią właśnie tego biletu, nie zapłacą za parkowanie, koszt 2 zł i my powinniśmy tutaj proporcje brać. Jaki mamy koszt za pierwszą godzinę, czyli te 2 zł, a jakie ewentualne będą konsekwencje nieuiszczenia tej opłaty. I wydaje mi się, że 100 zł jest to kwota bardzo duża dla osób, które raz na jakiś czas ewentualnie tu przyjadą i mogą zapomnieć, rzeczywiście mogą zapomnieć zapłacić za parking, albo celowo nie zapłacą, no ale 100 zł wydaje mi się, to jest bardzo duża kara, to dochodzi do kwot lubelskich, tak szczerze mówiąc. Mało tego, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy wszystkich stać jest na to, aby 50 zł za parkowanie, wykupować sobie pewien taki abonament. Oczywiście osoby, które bardzo często jeżdżą do Urzędu Miasta, my radni, osoby, które pracują, one sobie wykupią ten abonament albo będą w stanie wykupić. Nie sądzę, żeby większość mieszkańców, która zechce parkować raz na jakiś czas, mogła sobie taki abonament wykupić i chciała wykupić. Dlatego uważam, że większość mieszkańców, która znajdzie się w sytuacji zaparkowania swojego samochodu w centrum miasta, będzie to robić nie sukcesywnie co jakiś czas, ale sporadycznie. Więc uważam, że ta kwota 100 zł jest to kwota zdecydowanie za duża. Mało tego, zastanawiałbym się jeszcze nad tym, czy nie wnieść pewnych, ale to nie będę wnosił, bo to będzie już poprawka, więc poprawek już nie wnoszę, ale jestem przeciwnikiem tak wysokiego karania mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Są jakieś inne uwagi? I po raz trzeci są jakieś inne uwagi? Zamykam. Są, pani przewodniczący. Są. Właśnie, co się dzieje, że znikają? Aha, jest, tak, po kolei. No ja. Pan Andrzej ja Wojciech Zieliński, panie przewodniczący. Znaczy, na tym etapie, o którym mówiliśmy, że jesteśmy z parkometrami do tyłu, w tym sensie, że one są nienowoczesne, ja też nie zwiększałbym opłaty dodatkowej, czyli tej kary. Proszę Państwa, są ludzie, którzy w ogóle ze sobą nie wożą gotówki. Rezygnują z parkowania w centrum miasta, szukając gdzieś tam na osiedlach i tak dalej, bo nie mają po prostu ze sobą gotówki, tylko mają kartę. Nie mogą skorzystać z parkingu płatnego, bo nie wiedzą, jak zapłacić za niego. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że proszę Państwa, dopóki my nie unowocześnimy, dopóki nie zmienimy tej strefy, proponowałbym rzeczywiście dać możliwość mieszkańcom, tym przyjezdnym, przygotowania się do tego, że ma szereg możliwości zapłacenia opłaty, uiszczenia opłaty parkingowej, nie skorzystał, to wtedy uiszcza karę. Dajmy im jakiś vacatio legis. Jeżeli będziemy mieli system sprawny, dobry, to wtedy będziemy mogli podwyższać i kary, i tak powiem, unowocześniać to wszystko, co związane z opłatami parkingowymi. Dziękuję. Dziękuję. Pani Ewa Grabek, potem pan Marek Polychańczuk. Pani Ewo, słuchamy. Tak, no ja tutaj nie jestem, żeby aż tak ostro karać mieszkańców za to nieuiszczenie tych opłat. Także to 50 zł, to powtarzam raz jeszcze, to jest wysoka kwota i wystarczająca kwota. Ale jeszcze chciałabym zgłosić wniosek i poruszyć ten temat, który wcześniej poruszałam, że ja zajeżdżam na parking, wychodzę na 5 minut, kupuję bułkę, wsiadam, odjeżdżam. A więc za te dosłownie 15 minut, czy też pół godziny, żeby ta opłata wynosiła złotówkę, a nie 2 złote. Bo bułka kosztuje ile, a parking kosztuje ile. No dajmy możliwość też kierowcom, którzy podjadą dosłownie na chwilę na ten parking. Załatwią tą sprawę. Niech pani radna sformułuje wniosek. Za pierwsze pół godziny
Złotówka za parking. W którym to punkcie pani chce? Za pierwsze pół godziny, czyli przed paragraf przed, pierwszy. Tak, przed pierwszym paragrafem, tak. Tak. Przed pierwszym paragrafem. Tak. Tu, gdzie jest jeden, tak, za pierwszą godzinę 2 złote, to chce pani dopisać, żeby ta jedynka stała się dwójka, dwójka, trójko, tak. Trójka, czwórko, tak, czwórka, piątko. Natomiast, żeby wprowadzić jedynkę, że za pierwsze pół godziny 1 złotych, tak? Tak, tak. Tak pani chce? Tak, tak chcę. Chciałbym komentarz do tego pana naczelnika Polichańczuka. Od razu, panie Marku, proszę na chwilkę, żeby pan poczekał, ale pan Robert Polichańczuk, żeby się wypowiedział. Co on sądzi o tym? Czy to jest w ogóle zgodne z prawem? Proszę państwa, to, co obowiązuje w tej chwili, to jest właśnie ta złotówka za te pierwsze pół godziny. I to jest sformułowane w tym punkcie, w paragrafie 2 ustęp 1a dotychczasowej uchwały, że dopuszcza się naliczanie opłaty określonej w ustępie pierwszym za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi, cytuję tu aktualnie obowiązującą uchwałę, złotówkę. Czyli gdybyśmy wyrzucili punkt 2 tej zmienianej uchwały, tutaj co mamy w treści, to by to załatwiało, bo byśmy nie zmieniali tego tematu, że tak powiem, 2 złote minimalna stawka za pierwszą godzinę. Czyli pańska sugestia jest jaka? Wniosek pani radnej Ewa jest niezgodny z prawem? Nie, nie o to chodzi, że niezgodny, tylko załatwiałoby tą sprawę, którą zgłasza pani radna Ewa Grabek, usunięcie punktu 2 z procedowanej uchwały. Czyli którego? Paragraf 2 ustęp 1a otrzymuje brzmienie i cudzysłów 1a. Dopuszcza się naliczanie opłaty określonej w ustępie pierwszym za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 2 zł. Cytuję to treść, którą mamy teraz, nad którą procedujemy. Jeśli to usuniemy, czyli nie będziemy zmieniali dotychczasowej uchwały, brzmienie w poprzedniej uchwale jest tutaj zamiast 2 zł złotówka. Wtedy... Panie Robercie, pogubimy się. Mamy przed sobą projekt uchwały. Jest jedna poprawka pana radnego Krówczyńskiego, jasna i zrozumiała dla wszystkich. W tym projekcie uchwały, jak pan chce zredagować propozycję pani radnej Grabek? W odniesieniu do tego tekstu, niech pan powie, co pan tutaj chce, w nim konkretnie niech pan powie, co pan chce zmienić. Z treści na jaką treść? Proszę to podać. Wykreślenie po prostu punktu 2 z procedowanej uchwały. Proszę pana, proszę podać, mamy tak, paragraf pierwszy, mamy inwokację, przywołanie przepisów, mamy paragraf pierwszy, mamy ustęp pierwszy, paragraf drugi, ustęp jeden. Ustęp drugi wykreślony. Ustęp drugi, czyli który? Niech go pan zacytuje. Zacytowałem przed chwilą, ale to jeszcze raz spróbuję. Paragraf drugi, ustęp 1a otrzymuje brzmienie. No. Dopuszcza się naliczanie opłaty określonej w ustępie pierwszym. Chwileczkę. Ustęp pierwszy, paragraf drugi, ustęp jeden otrzymuje brzmienie. Jest. Jeden. Ustala się stawki opłaty. Tego nie zmieniamy. Nie zmieniamy tego, tak? Tak. Przechodzimy do ustępu drugiego, czyli... No, my to rozumiemy. Ale niech pan mówi dalej. Przechodzimy do ustępu drugiego, który wykreślamy i to by załatwiało sprawę... A ten ustęp drugi jak brzmi? Proszę go zacytować. Paragraf 2 ustęp 1a otrzymuje brzmienie. I tu jest cytat. Tak. 1a. Dopuszcza się naliczanie opłaty określonej w ustępie pierwszym za odcinku i czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 2 zł. Zamknięty cytat. Ale tak. Też tak jest. I właśnie to jest wniosek o wykreślenie, panie przewodniczący. Przepraszam. Panie przewodniczący. No. Mogę słowo? Jeżeli ja mogę. Powstaje groch z kapustą, chce precyzyjnej propozycji poprawki. Więc zgłosiłem się do dyskusji. Pan przewodniczący Zieliński, niech pan złoży propozycję, niech pan to skomentuje. Rozumiem głos pani Ewy Grabek, żeby z procedowanego obecnie projektu uchwały Rady Miasta Lubartów wykreślić z paragrafu pierwszego punkt drugi. Nie ten, który jest tam w cudzysłowiu, tylko ten punkt drugi, który się zaczyna. Paragraf 2 ustęp 1a otrzymuje brzmienie cudzysłów 1a. Dopuszcza się naliczenie opłaty określonej w ustępie pierwszym. To
proponuje pani Ewa Grabek wykreślić. Jeśli to wykreślimy, zostaje zapis starej uchwały, która określa, że można naliczyć niższe. Jest to w tej chwili jasne i zanim zapadną dalsze głosy, to proszę państwa, mamy dwa wnioski. Pierwszy wniosek to jest pana Rannego Krówczyńskiego, który w ustępie trzecim, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie z 50 zł zmienia się na 100 zł. A drugi wniosek pani radnej Grabek, że w ustępie drugim, paragraf drugi, ustęp 1a otrzymuje brzmienie, wykreśla się ten punkt. Tak? Czy dobrze zrozumiałem? Tak. Tak, panie przewodniczący. Jasne, jasne zrozumiane. Zrozumiałe. Proszę o dalsze wypowiedzi. Pan Marek Polichańczuk, słuchamy. Okej, więc proszę państwa, ja tylko przypominam, że płatne parkowanie jest w określonych godzinach, bodajże od godziny 8 do godziny 16, jeśli dobrze pamiętam. Więc możliwość kupowania, parkowania bezpłatnie istnieje przed godziną, od której obowiązuje płatne parkowanie i po godzinie której. Jeżeli my będziemy się rozdrabniać do takich szczegółów, że za pierwsze 15 minut, tak jak jest w niektórych, na przykład na niektórych parkingach, na przykład bezpłatnie, za pierwsze pół godziny złotówkę, to proszę państwa, my więcej, że tak powiem, zrobimy bałaganu niż to, co w tej chwili mamy w zaproponowanej uchwale. Ja nie popieram żadnego wniosku w sensie, że tu ma być złotówka za pierwsze pół godziny i tak dalej, bo to tylko nam skomplikuje całość opłat. Po drugie, jeśli ktoś niestety nie zapłaci z różnych przyczyn, być może zapomni, być może zrobi to specjalnie, to proszę pamiętać, że egzekucja tej kwoty, która będzie wynosiła 50 zł, znacznie przewyższa kwotę dochodzonych pieniędzy. Więc wydaje mi się, że kara powinna odstraszać od ewentualnego popełnienia wykroczenia, w tym wypadku braku biletu parkingowego, więc kara 100 zł jest jak najbardziej miarodajna i ona nie ma za zadanie wyciągać od ludzi pieniądze, tylko ma za zadanie odstraszać potencjalne osoby, które za to nie płacą. A no nie oszukujmy się, my akurat w naszym mieście nie mamy straży miejskiej czy osób, które egzekwują w takiej ilości jak na przykład w dużych miastach, w Warszawie, w Lublinie, w Łodzi, więc prawdopodobieństwo nawet zatrzymania się na 5 minut i zapłacenia kary 100 zł, czy 50 nawet, jest bardzo znikome. Także naprawdę nie rozmydlajmy tej uchwały, zostawmy tą opłatę za bilety, jaka jest w proponowanej uchwale, a podnieśmy ewentualnie karę jako element odstraszający. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Tomasz Kruszczyński. A potem pan radny Zieliński, pan przewodniczący. Słuchamy, pan Kruszczyński. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, no to tutaj już po części wspomniał o tym mój kolega klubowy Marek Polichańczuk. Proszę państwa, no właśnie, nie mamy sprawnego, znaczy jest sprawne na nasze, sprawne to narzędzie jest na miarę naszych możliwości, tak? Natomiast właśnie nie mamy możliwości sprawdzania, kto ile stał i tak dalej, i tak dalej. Koszty z tym związane przekraczają w ogóle koszty tego egzekwowania tych opłat. Generalnie mogą przekraczać w jakimś w znaczącym stopniu przychody generowane przez te parkometry. Stąd uważam, że podniesienie opłaty za nieuiszczenie opłaty parkingowej powinno być wystarczającym przyczynkiem za tym, żeby motywatorem dla osób, które by usiłowały dopuścić się takiego czynu. Z drugiej strony, jeszcze raz wrócę do tego abonamentu 50-złotowego. No więc zakładając, tak jak wcześniej przytoczyłem, tam 30 dni w miesiącu, no to jest złoty 60 dziennie, to zakładając 12-godzinną aktywność człowieka w mieście, tak, to jest 33 grosze na godzinę. No proszę państwa, no
no, wolę zapłacić 33 grosze za wstąpienie do sklepu po bułkę wartą 50 groszy, niż płacić złotówkę. No. Zlitujcie się. No. Troszeczkę tak pokalkulujcie. To odwołuje się do waszego rozsądku i racjonalnego myślenia. Dziękuję. Dziękuję pan przewodniczący Zieliński. Oczywiście Tomku, pod warunkiem, że będziesz codziennie kupował te bułki, bo masz abonament na cały miesiąc codziennie, a niektóre sklepy, tak żartując, w niedzielę są zamknięte. A bułkę co? Ja chciałbym zadać takie pytanie, jeśli pan naczelnik mógłby mi udzielić takiej informacji. Mianowicie my wiemy, jakie są wpływy, no przynajmniej po tym, co jest do 13 listopada, jakie są wpływy 150 tysięcy złotych za abonamenty, za opłaty parkingowe i za kary, które są uiszczane przez tych, którzy tego nie robią. Mam pytanie, jakie są koszty obsługi, konserwacji, urządzeń i tak dalej? Czyli mówiąc inaczej, ile mamy zysku jako miasto w budżecie z tych opłat, a nie przychodów? Dziękuję. Może zanim wypowie się pan Piotr Kusyk i pani Ewa Grabek, proszę pana naczelnika o wypowiedź. No niestety nie mogę w tej chwili udzielić takiej odpowiedzi, po prostu nie dysponuję danymi, jakie są koszty obsługi żywa, że tak powiem, urządzeń. No zdarzają się awarie, no i wtedy niestety musimy zlecać naprawy tych urządzeń. W tej chwili nie dysponuję przed sobą dokumentami, które mogłyby być miarodajne i zadośćuczynić pytaniu pana Andrzeja Zielińskiego. Także na to, ale mogę ewentualnie pisemnie, czyli jeśli będzie pan radny zainteresowany, telefonicznie udzielić takiej odpowiedzi, ale w tej chwili niestety nie dysponuję. Dziękuję. Pan Piotr Kusyk, słuchamy. Moim zdaniem 2 zł za godzinę parkowania to nie jest duża kwota, a osoby, które rzeczywiście regularnie kupują w mieście w godzinach przedpołudniowych i lekko popołudniowych, wtedy kiedy opłaty są pobierane, mogą zapłacić abonament. Może trzeba go po prostu rozreklamować, żeby więcej osób ten abonament płaciło. Problem z parkowaniem w mieście, w centrum jest bardzo duży. Ruch na parkingach bardzo mały, to znaczy mała rotacja. Z drugiej strony zwiększanie opłaty do 100 zł uważam w Lubartowie to jest przesada. Lepiej, żeby ludzie, mieszkańcy wiedzieli, że to jest 50 zł i żeby ta kara była nieuchronna. I to może ich zmotywować do tego i to od powiedzmy pierwszej minuty parkowania, czyli od momentu, kiedy wysiądzie się z samochodu i pójdzie do parkometru. Z drugiej strony nie chciałbym demonizować tego, że o czym powiedział radny Zieliński, że nie wszyscy dysponują gotówką, bo niektórzy posługują się wyłącznie kartą, telefonami i elektroniką. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie posługują się telefonami, kartą i elektroniką, którzy posługują się wyłącznie gotówką. O nich też musimy myśleć przy wymianie parkometrów, żeby oni także mogli spokojnie zapłacić i żeby wyświetlacze, które będą na tych nowych parkometrach, były w miarę duże i czytelne, bo są miasta jak Lublin, gdzie wyświetlacze są takiej wielkości, że właściwie w słoneczny dzień trudno dostrzec, co na nich jest napisane i jaką opłatę można wnieść. Sam z takim parkometrem w lecie w słoneczny dzień walczyłem, bo właściwie nie bardzo wiedziałem, co ja tam mam nacisnąć, bo niewiele na tym parkometrze było widać. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję pan. Następnie pani radna Grabek, słuchamy. Pani radna Grabek. Nie słychać, tak. Ja chciałam tu odpowiedzieć panu Polichańczukowi, który mówi, że chcemy wprowadzać bałagan i niech zostanie ta uchwała tak jak jest. Żadnego bałaganu nie wprowadzamy. Uważam, że te opłaty trzeba dostosować do mieszkańców i pozostawienie, tak jak było, złotówka za pierwsze pół godziny, to nie jest wprowadzenie żadnego bałaganu. To po pierwsze. Po drugie, chcą panowie tu wprowadzić, mówią o 100 zł, kara za
za nieuniżenie opłaty. A więc mając stare bankomaty, chcemy tu wprowadzać nowoczesność. No bez przesady, proszę Państwa. Wymienimy bankomaty, będziemy się zastanawiać dalej, jak te opłaty można dostosować do mieszkańców. Uważam, że 50 zł to jest wysoka kara i na tym należy pozostać. A te 5 minut dla każdego kierowcy, który na chwilę musi się zatrzymać i płacąc 2 zł, to też można wprowadzić tą złotówkę, pozostawić zresztą tak jak było, aby była ta złotówka za pierwsze pół godziny. I moja propozycja jest niezmienna, czyli ten paragraf drugi, ustęp 1a, aby po prostu został wykreślony. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Tomasz Krówczyński. Z tym, że znowu ad vocem był raczej do wypowiedzi kolegi Kusyka. Tak. Tutaj tak. Wszystko fajnie, tylko pamiętajmy, proszę Państwa, że cokolwiek uchwalimy dzisiaj, jakiekolwiek stawki, to ciągle istnieją i będą istniały koszty egzekwowania tego, co dzisiaj uchwalimy. I te koszty mogą przewyższać ten przychód. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj radny Zieliński, pan Andrzej Zieliński pytał o koszty właśnie związane z parkometrami w tym roku. No ten rok jest taki zdrowy inaczej ze względu na ten nieszczęsny okres covidowy i tak dalej. Tutaj zresztą burmistrz też z uwagi na ten nadzwyczajny stan poczynił tutaj zwolnienia z opłat parkingowych. Więc wydaje mi się, że bardziej miarodajnymi danymi, żeby uzyskać odpowiednie wskaźniki właśnie dochodu, przychodu czy dochodu albo straty, tak, to bardziej miarodajnymi byłyby dane z 2019. Proszę Państwa, odwołuję się do Waszego rozsądku. Koszty egzekwowania tego, co dzisiaj uchwalimy, mogą być wyższe od przychodów. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Polechańczuk, Marek. Ja tylko a propos wypowiedzi pani Ewy Grabek. My nie oskarżamy państwa o wprowadzanie bałaganu, natomiast zwracamy uwagę tylko na to, że w przypadku ustalenia trybu pobierania opłat na pół godziny nikt nie jest w stanie udowodnić parkującemu, że stał rzeczywiście te pół godziny. On będzie stał godzinę i powie, że przyjechał pół godziny temu i nikt mu tego nie udowodni. No to trzeba by na każdym parkingu postawić tak zwanego stójkowego, który będzie sprawdzał lub nie wiem, na parkingach prowadzić szlabany i odnotowywać godziny wjazdu. No bądźmy rozsądni. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. 2 złote to nie jest wysoka stawka. Natomiast naprawdę prawdopodobieństwo zapłaty nawet 50 zł przy tak małej liczbie kontrolujących, jaką mamy w mieście, jest po prostu bardzo niskie. I nawet jeśli się komuś zdarzy zapomnieć, to raczej uniknie opłaty dodatkowej tak zwanej. No chyba, że rzeczywiście postawi samochód na 2 godziny, a nie opłaci w ogóle biletu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem jako radny Gregorowicz wypowiedzieć się. Mamy do czynienia z 2 poprawkami pana radnego Krówczyńskiego i pani radnej Grabek. Ja uważam jako radny, że obydwie poprawki powinny być odrzucone, dlatego że oprócz prawa ważna jest nieuchronność tego prawa. I jeśli sprawa zmiany parkomatów chyba jest bezdyskusyjna, to na przykład uwzględnianie chwilówek w postaci kilkunastu minut parkowania wymaga większej kontroli i większych kosztów z tym związanych. Natomiast podwyższenie stawki, jakby istnieje, załatwiamy temat obok wyroku sądowego, bo my naprawdę weryfikujemy poprzednią uchwałę, kierując się wyrokiem sądu i przy okazji podniesienie stawki za nieuiszczanie spowoduje też konieczność weryfikacji i większej kontroli egzekwowania. Nasze prawo, nasze działania mają być skuteczne, zarówno działania dotyczące sprawdzania nieuiszczania, jak i krótszego pobytu niż godziny, też wymaga większych kosztów. W związku z tym, proszę Państwa, my za mało korzystamy według mnie z takiej zasady, że jeśli wprowadzamy jakąś zmianę czy jakąś uchwałę,
to od razu chcemy na początku, a przypominam, że ostatnia zmiana była w 2008 roku, chcemy od razu wszystkie ewentualności, proszę Państwa, naprawić. A przecież może jest skuteczny, lepszym środkiem byłoby, gdyby uchwalić to, co zaproponował ratusz, kierując się weryfikacją wyroku sądowego, a potem w trakcie oceny rozwoju sytuacji, jak to wygląda na parkingu, żeby się każdy przyjrzał, to już mamy czas na wniesienie poprawek, kierując się doświadczeniem. Dzisiaj według mnie ta kadencja Rady i zresztą poprzednie nie mamy doświadczenia i moim zdaniem jeszcze nie znamy skutków, jakie mogą przynieść te takie ad hoc poprawki. Ja nie mówię, że one są złe. Ja nie podważam sensu poprawki pana Tomasza, jak i pani radnej Grabek, ale uważam, że one były zbyt krótko poddane namysłowi, czy nie wszystkie elementy zostały prawdopodobnie wzięte pod uwagę. To, co zrobił ratusz, bo ratusz miał dość czasu, żeby zweryfikować projekt uchwały, kierując się wyrokiem sądowym. Natomiast myśmy nie mieli, dlatego powinniśmy się zdać na doświadczenie. Proponuję poczekać ze zmianami, ale tak czy owak, są dwie poprawki, jak nie wejdą żadne inne, to będę je głosował. Proszę Państwa, więc ja jestem, powtarzam, przeciw jednej poprawce i drugiej. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Rozumiem, ad vocem Tomasz Krówczyński. Słuchamy. Tutaj pozwolę się, dziękuję panie przewodniczący za głos, pozwolę się z panem nie zgodzić, ponieważ poprawka, którą ja proponuję, nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów, bo to, co usłyszeliśmy od naczelnika Polichańczuka, w ubiegłym roku było 700 parędziesiąt, jeśli dobrze pamiętam, wykrytych takich zdarzeń, tak? Z czego 130 parę było, zakończyło się nieskuteczną egzekucją. Mogę tutaj dane troszeczkę, powiedzmy, nie dokładnie podać, ale z tego, co pamiętam, tak? W przypadku, kiedy zmieniamy tylko karę, opłatę za powiedzmy nieuiszczenie, tak? To naliczamy tę opłatę dodatkową, to przy tej samej liczbie i przy tej samej skuteczności i tym samym systemie kontroli podwajamy w przychód do budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Tomaszak, słuchamy. Panie przewodniczący, szanowni radni, pan radny Krówczyński apeluje do naszego rozsądku. Ja również apeluję do rozsądku pana radnego, ten, który zgłosił tą poprawkę, ponieważ no, jeżeli słyszę, że ktoś chce karać naszych mieszkańców 100 zł za to, że nie wykupią takiego biletu, no to gratuluję pomysłodawcy, bo jeżeli ktoś mi mówi, że jednocześnie coś jest niesprawdzone, coś nie działa, coś nie funkcjonuje i że musimy się czegoś uczyć, to ja nie wiem, ile jeszcze samorząd miejski ma zamiar się uczyć. Wystarczy zerknąć do Lublina, co się dzieje. Do Lublina. I każdy, kto przekroczył czas parkowania, podejrzewam, że prawie wszyscy to uczyniliśmy, bo ja również miałem niestety taką przyjemność. I tam wprost jest zapisane, 30 zł płacisz karę, jeżeli przekroczysz termin parkowania i nie zapłacisz w ciągu 14 dni, to później masz naliczane już 50 zł. I tak to wygląda, jest dwuetapowo, masz 14 dni na zapłacenie tej niższej kwoty, jeżeli nie zapłacisz tej niższej, płacisz 50. A co do egzekucji, co do pilnowania, no to również proponuję spojrzeć na Lublin, gdzie osoby, które pilnują właśnie, mnie pilnowały osoby, to nie były osoby, które miały napisane na plecach Straż Miejska, tylko to były osoby, które były na własnych działalnościach gospodarczych i były rozliczane z ilości wystawionych tego typu nakazów. Więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał coś robić i będzie chciał sprawdzać, to wystarczy zerknąć do rozwiązań innych miast i ma po prostu gotowe rozwiązania, a nie będziemy za chwilę zastanawiali się, czekali, nie wiadomo na co. To już kolejna uchwała, gdzie ja słyszę, wprowadźmy, poczekajmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a potem może się zastanowimy. No ileż tego czekania. I kolejna rzecz, no jeżeli słyszę, że komuś zależy na rotacji i wskazuje, że poprawka radnej Grabek jest niezasadna, no to właśnie poprawka radnej Grabek jest zasadna, bo ona będzie powodowała olbrzymią rotację, bo jeżeli ktoś będzie wiedział, że może zapłacić 50 zł kary za to, że nie wykupi w ogóle zgody na parkowanie, no to moi drodzy, no ja nie widziałem, żeby te parkometry znajdowały się od aut w odległości dalszej niż 5 minut, jeżeli zaparkuje na danym parkingu. No podajcie mi chociaż jeden taki przykład, gdzie trzeba maszerować pół godziny do parkometru w Lubartowie. To jest łatwe, proste
i przyjemny, bo za każdym razem za to płacę i cieszę się, że mogę wzbogacać nasze miasto z opłat, które uiszczam na parkingach miejskich. Więc poprawka radnego Krówczyńskiego jest jak najbardziej niezasadna, natomiast poprawka radnej Ewy Grabek jest najbardziej zasadna. Natomiast sama uchwała uważam, że jest na tyle nieprzygotowana, na tyle jest dokumentem takim wyrywanym po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że został wydany jakiś wyrok, że no aż żal za nim głosować i będę głosował na pewno przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Proszę Państwa, są jakieś głosy. Pan przewodniczący Zieliński, potem pan radny Siwek. Tak. Proszę Państwa, ja chciałbym wrócić do historii, przypomnieć tym z Państwa, znaczy powiedzieć tym z Państwa albo przypomnieć tym, którzy uczestniczyli w tamtej procedurze, jaki był cel w ogóle podnoszenia, przyjmowania tej uchwały w 2003 roku. Nie chodziło o to, żeby opodatkować mieszkańców, tylko chodziło o to, żeby miejsca parkingowe, które zostały wyznaczone w mieście, nie były blokowane przez długi czas, a czasami nawet przez wiele godzin, przez cały dzień 8-godzinnej pracy. I dlatego wprowadzono opłaty parkingowe, dlatego wprowadzono rotację. I uważam, że Ewa Grabek ma rację, bo jest ogromna różnica pomiędzy tymi, którzy przyjeżdżają, żeby zrobić zakupy i to będzie trwało 5, 10, 15 minut, a tymi, którzy będą parkować przez kilka godzin w danym mieście. Są doświadczenia innych miast, ma rację pan Tomasiak, w tym względzie, ale ja nie porównywałbym absolutnie i tutaj się z nim nie zgadzam, z Lublinem. Tam jest bardzo dużo miejsc parkingowych, jest wielka strefa. W porównaniu do kilkunastu miejsc parkingowych czy kilkudziesięciu w Lubartowie to w ogóle znaczy takie porównanie jest uważam nietrafione. Co do Tomka Krupczyńskiego. Tomku, ja postulowałem, żeby porównać znaczy sprawdzić koszty w 2019 roku, w zamkniętym roku budżetowym i takim normalnym roku, a nie w 2020 roku, tu się nie zrozumieliśmy. Jestem zdania, że należałoby zróżnicować i zmniejszyć odpłatność, czyli zostawić to, ten stary zapis mówiący o tym, że za parkowanie poniżej jednej godziny opłata jest mniejsza. Natomiast absolutnie jestem przeciwny, żeby zwiększać opłatę parkingową, opłatę, czy tak zwaną karę, czyli za nieuiszczenie opłaty parkingowej do 100 zł. Proszę Państwa, dotychczasowa kara wynosiła 20 zł. My zwiększamy do 50. Natomiast to, co proponuje Tomek Krówczyński, to jest zwiększenie pięciokrotne tej kary. Uważam, że naprawdę to z punktu widzenia społecznego nie jest trafiony pomysł. Dziękuję. Dziękuję. Pan Grzegorz Siwek, słuchamy. Rezygnuję z głosu, panie przewodniczący. Dziękuję. Ja jako radny również się nie będę powtarzał, poza tym, że padła cała paleta poglądów, zupełnie sprzecznych ze sobą, ale to jest właśnie sensem i istotą samorządu, żeby wyrazić swoje rzeczywiste poglądy. Natomiast powoływanie się na same inne miasta jest dobre, ale jak sami wiecie, jest subiektywne, bo budzi wiele zastrzeżeń odnośnie wielkości, natężenia, jakby kultury zbierania tego typu opłat. Tak samo sugerowanie, że czekanie ma złą konotację, to przypominam. Pośpiech jest potrzebny przy łapaniu pcheł, dlatego doświadczenie w tej sprawie ma duże znaczenie. Powinniśmy podejmować decyzje rozważnie, a nie na łapu-capu. Stąd według mnie, dla mnie osobiście jako radnego Gregorowicza, a nie jako przewodniczącego, to jest priorytet usunąć wady wynikające z nakazu sądowego i przyjrzenie się w stosownym czasie, bez zbytniego pośpiechu, ale bez też zbędnej zwłoki, jakie są skutki takiego czy innego rozwiązania. A już na starcie majstrowanie przy rozwiązaniach, przy tak rozległych i przeciwnych zdaniach może być też obarczone jakimś błędem. Dlatego dajmy sobie czas. Ja polecam i jakby namawiam Państwa, żeby głosować nad tekstem uchwały w brzmieniu oryginalnym zaproponowanym przez ratusz. Dziękuję. Proszę Państwa, są jakieś wypowiedzi? Proszę Państwa, nie widzę.
W związku z tym przystępujemy do cyklu głosowań. Mamy dwie poprawki. Pierwsza poprawka pana radnego Krówczyńskiego, zaraz powiem jaka, a druga poprawka pani radnej Grabek. Pierwsza poprawka pana radnego Krówczyńskiego brzmi, żeby w paragrafie pierwszym w ustępie trzecim o brzmieniu, czy w punkcie trzecim o brzmieniu, paragraf piąty otrzymuje brzmienie cudzysłów, paragraf piąty, za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Tu pan radny Kowczycki proponuje, żeby zmienić to karę za nieuiszczenie z 50 zł na 100 zł. Proszę sprawdzić kworum. Kto jest za tym, żeby karę za nieuiszczenie zwiększyć do 100 zł, niech naciśnie prostokąt zielony. Kto jest przeciw, czerwony, a kto się wstrzymał, pomarańczowy. Mamy wyniki. Za poprawką radnego Krówczyńskiego było dwoje radnych, przeciwko 19 radnym. Stwierdzam, że poprawka pana radnego Krówczyńskiego nie przeszła. Proszę państwa, mamy teraz do czynienia z drugą poprawką pani radnej Grabek, która przy wspólnym redagowaniu wygląda w ten sposób, że w tekście projektu uchwały w punkcie drugim o brzmieniu paragraf 2 ustęp 1a otrzymuje brzmienie cudzysłów 1a dopuszcza się naliczanie opłaty określonej w ustępie 1 za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 2 zł. Zamknąć cudzysłów. Żeby wykreślić ten punkt, proszę nacisnąć kworum. Kto jest za poprawką? Jeszcze pan radny Tchórz i pan Polychańczuk Marek. W porządku. Kto jest za poprawką pani radnej Grabek? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. Za. Kto jest przeciw, czerwonego? Kto się wstrzymał, pomarańczowego? Mam już wyniki. Za poprawką pani radnej Graby głosowało 5 radnych. Przeciwko uchwale, przeciwko wnioskowi i poprawki i poprawce pani radnej głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że poprawka nie weszła. W takim razie przystępujemy teraz do głosowania tekstu jednolitego tego projektu uchwały w wersji oryginalnej zaproponowanej przez ratusz. Proszę nacisnąć kworum. Pan Jaworski Grzegorz. Dobrze. Kto jest za wersją uchwały zaproponowaną przez ratusz? Proszę o naciśnięcie za zielony prostokąt. Kto przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał, pomarańczowy. Mamy już wyniki. Uchwała w wersji oryginalnej, za nią głosowało 15 radnych. Troje przeciw, troje się wstrzymało. Nieobecnych 0, brak głosu 0. Stwierdzam, że uchwała przeszła. Proszę państwa, ponieważ mamy już bite 2 godziny i 5 minut, proponuję, czy ogłaszam przerwę 10 minut.
radnych do stawienia się. Powoli wzywam radnych do stawienia się na salę obrad indywidualne, czyli każdy tam, gdzie się znajduje. Proszę Państwa, rozumiem, że minęło 10 minut i powracamy na forum obrad i w tej chwili przedmiotem obradowania będzie punkt 4, podpunkt C, w części zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubartów na 2020 rok. Proszę o przejęcie, o przedstawienie stanowiska pana pełniącego obowiązku zastępcę naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej, pana Roberta Polechańczuka. Panie Robercie, ma pan głos. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, podobnie jak poprzedni projekt uchwały, ten projekt jest również konsekwencją zajęcia stanowiska przez organ nadzoru wojewody. Jest to sugestia zawarta w piśmie dnia 21 maja 2020 roku dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubartów na 2020 rok. Zdaniem organu nadzoru powinniśmy w tej uchwale skonkretyzować, jaki podmiot pełni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i tę zmianę dokonujemy, czyli wpisujemy tutaj Polskie Centrum Małych Zwierząt Ryszard Iwaniński z siedzibą w Lublinie. Także nadzór wojewody zarzucił nam również, że w programie tym opieki nad zwierzętami nie powinny się znajdować zapisy dotyczące eutanazji nieuleczalnie chorych zwierząt. I to ma miejsce w paragrafie drugim i w paragrafie trzecim, odpowiednio w punkcie 5 i w punkcie 7 dotychczasowej uchwały. W związku z tym proponujemy dokonanie zmian tej uchwale właśnie w tym brzmieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja wydała pozytywną opinię. Wszyscy radni obecni na komisji głosowali za. Dziękuję. Jakieś inne komisje zechciały się wypowiedzieć? Nie słyszę. Zatem otwieram dyskusję. Słucham. Pan Tomasz Krówczyński, proszę o zabranie głosu pana radnego. Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie do pana naczelnika odnośnie właśnie tego Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt, tutaj pełna nazwa firmy z Lublina. Moje pytanie dotyczy tego, czy tutaj w jakim trybie ten podmiot tutaj został wybrany? A drugie pytanie jest takie, czy nikt, żaden z weterynarzy lubartowskich nie wziął udziału tutaj, bo zakładam, że tutaj było jakieś ogłoszenie, jakieś podstawy wyboru podmiotu. Jak to się stało i czy nikt z Lubartowa nie był zainteresowany takimi usługami? Dziękuję. Dziękuję. Niech pan od razu odpowie, panie naczelniku. Proszę państwa, no mieliśmy problem tutaj z wyborem z naszego terenu, z naszego miasta. Podmiotów, które mogłyby pełnić tę funkcję całodobowej opieki. No i w związku z tym musieliśmy wystąpić, że tak powiem, poza granicę naszego miasta. No i jedynym podmiotem, który zechciał świadczyć te usługi, jest właśnie to Lubelskie Centrum Małych Zwierząt. Może dopytam to, co zapytał radny Krówczyński. Co to znaczy, że mieliście kłopoty? Występowaliście w jakiejś formie do podmiotów na terenie Lubartowa i te nie zgodziły się bądź stawiały jakieś oczekiwania, tak? Dobrze to rozumiem? Może nie tyle oczekiwania, no, ale nie było, że tak powiem, chęci spełnienia tej funkcji. Rozumiem. Czy procedura wskazania konkretnego podmiotu z Lublina jest obarczona jakoś wadą prawną, że można ją zakwestionować albo że jest niezgodna z porządkiem prawnym? No moim zdaniem nie. Dziękuję. Proszę o dalsze dyskusje. Pan Marek Polechańczuk, słuchamy. Jeśli można, pytanie do pana naczelnika. Czy kwota
oferowana za tę usługę była taka jak w zeszłym roku, czy znacząco się zmieniła, bo być może, że to jest kwestia wynagrodzenia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dziękuję. Niech pan naczelnik odpowie od razu. Nie jestem. Momencik. To może niech pan naczelnik szuka odpowiedzi, a w międzyczasie są jakieś głosy. To umilimy mu czas oczekiwania. No jednak, panie naczelniku, musi pan odpowiedzieć od razu w czasie rzeczywistym. Słuchamy. Gdzieś mi się to zawieruszyło. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Spokojnie, spokojnie. Proszę. A jak to komuś coś do głowy przyjdzie twórczego, to chętnie wysłuchamy. Rozumiem, że odpowiedź jest istotna, ale... Panie przewodniczący, nie tak istotna, że muszę ją otrzymać w tej chwili, także... No właśnie, no właśnie, no właśnie, więc... To poproszę odpowiedź no, telefonicznie. Pan naczelnik zna numer do mnie. To może inaczej. Proszę, proszę, bardzo proszę o odpowiedź w układzie bilateralnym, dwustronnym. Może tak być? To, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Świetnie, świetnie. Proszę, są jakieś jeszcze wypowiedzi? Państwa... Ewa Grabek, tak? Słuchamy. Szanowny... Momencik. Tak, słuchamy panią, pani radna. No widzę, nie ma obrazu, ale chyba jest głos, tak? Tak, i wszystko jest. Nie słychać? Słychać, niech pani mówi. Po prostu nie wiem, czy będę mogła tutaj się też... do tej pana wypowiedzi odnieść, ponieważ uważam, że u nas w Lubartowie nie ma całodobowej opieki nad zwierzętami, bo takie placówki nie zajmują się całą dobę zwierzętami, które są u nas w Lubartowie. Dlatego też może z tego właśnie wynika fakt, że tutaj na Szewczyka oni złożyli ofertę i tutaj są brani pod uwagę, bo jeżeli chodzi o zwierzęta, to nie mamy tej to. Dziękuję, bardzo cenna wypowiedź. Tak jest, wiele żeśmy zrozumieli. Proszę państwa, jakieś inne pytania, inne głosy? Po raz drugi. Panie przewodniczący, jeśli mogę. Tak, pan naczelnik, tak, słuchamy. Tak, bo już uzyskałem informację, tak, że nie ma tutaj określonej kwoty, jeśli chodzi o współpracę z tym podmiotem weterynaryjnym. To będzie, że tak powiem, ad hoc od sytuacji, która wystąpi w danym momencie na terenie miasta Lubartu z udziałem zwierząt w zdarzeniach drogowych. Więc to będzie regulowane na podstawie no, tego, jakie czynności weterynarz czy ta punkt weterynaryjny będzie musiał podjąć w celu no, usunięcia tego, że tak powiem, problemu z udziałem zwierząt na drogach. Rozumiem, dziękuję. Proszę państwa, są głosy w dyskusji. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Zamykam za... A, pani radna Grabek, tak? Pani radna, tak, ja jeszcze zapomniałam dopowiedzieć i zapytać, bo tutaj mamy tą uchwałę i ona dotyczy tylko wypadków drogowych, jeżeli chodzi o te zwierzęta. A jeszcze co ze zwierzętami, które na przykład zostały gdzieś tam pobite i leżą na ulicy? Są też takie przypadki, że na przykład idzie się, zobaczy się psa na przykład leżącego i nie wiemy, co się z nim stało. To czy ta opieka będzie również zapewniona dla tych zwierząt, czy też już nie? Czy tylko dla zwierząt przy wypadkach drogowych? Dziękuję. Pan naczelnik może od razu odpowie. No mogę tutaj powiedzieć, że mamy podpisaną umowę ze schroniskiem, prawda, które świadczy usługi w szerokim zakresie dotyczące właśnie również takich przypadków jak wyłapywanie również psów bezdomnych, prowadzenie schroniska, opieka weterynaryjna również wtedy wchodzi w zakres tych usług. Także
przypadki dotyczące tego typu zdarzeń, jak pani radna tu wspomniała, no to już będzie należało do obowiązków tego naszego schronienia. Rozumiem, jasne to jest. Proszę państwa, są jakieś głosy jeszcze w dyskusji? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania nad tą uchwałą. Proszę nacisnąć kworum. Pan Rzyśko, dobrze. Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta za. Kto przeciw? Czerwony. Kto wstrzymał się? Pomarańczowy. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało za przyjęciem tej uchwały 21 radnych. Coś z odmianą mam kłopoty. Stwierdzam, że głosowanie było jednomyślne i uchwała została przyjęta. Przechodzimy do, proszę państwa, do punktu 4d, czyli do wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki numer 125 i numer 177 w nawiasie obręb 13 Łódzka. Proszę o przedstawienie uchwały Naczelnika Wydziału Nieruchomości Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, pana Radosława Kicińskiego. Proszę bardzo, panie Naczelniku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, już parę miesięcy temu podjęliście państwo pierwszą uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości w obrębie 13 Łódzka. Tak, tutaj również prosimy państwa i proponujemy wyrażenie zgody na nabycie dwóch działek gruntu o łącznej powierzchni ponad pół hektara. Jest to, są to działki położone w terenie oznaczonym symbolem UC Pani Zagospodarowania Przestrzennego, częściowo również pod drogę oznaczoną symbolem KDL. Te działki w odróżnieniu od wcześniej nabywanych mają dostęp bezpośredni do ulicy Lubelskiej. Stąd kwota, jaka wstępnie została wynegocjowana z właścicielami, to jest 154 tysiące złotych, co daje 29 zł za metr kwadratowy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję po raz pierwszy, po raz drugi. Proszę, pan Jacek Mikołaj Tomasiak, słuchamy. Chciałem dopytać o kilka kwestii, ponieważ jest wskazana ta kwota, jeżeli chodzi o metr kwadratowy, jeżeli chodzi o zakup tej nieruchomości. Chciałem się zapytać, jaka tam wycena była realizowana. Było mówione, że tam było od do 50 zł. Ale jakbyśmy tak bardziej mogli, również jakby mapa została nam okazana, w którym dokładnie miejscu te działki się znajdują, patrząc wprost na ten rejon Lubartowa, to pierwsze pytanie. I drugie pytanie, bo w 30 zł nie jedni powiedzą, że to jest mało, inni powiedzą, że to jest dużo. Ja bym chciał, jakby pan naczelnik przypomniał, za ile została zbyta nieruchomość, ale już nieruchomość uzbrojona, na ulicy Przemysłowej została zbyta, przypomnę, Chińczykom, to już w tej kadencji. I chciałem się zapytać, co dzieje się na tej nieruchomości, czy już rozpoczęły się te prace inwestycje, tam prace na tej nieruchomości? Może pan naczelnik od razu zareagować na to, co powiedział pan radny Tomasiak? Słuchamy, panie naczelniku. Jeszcze chwilę potrzebuję, żeby tutaj to na mapie znaleźć. Rozumiem, to niech pan szuka, w tym czasie może niech pan szuka, jak pan będzie gotowy, to zareagujemy. Może no. Jakieś inne wypowiedzi są radnych? Proszę państwa, nie to, żebym chciał zapewnić rozrywkę w oczekiwaniu na wypowiedź naczelnika Kicińskiego, ale chciałem przypomnieć swoją deklarację
i moim zdaniem będzie potrzeba na którejś z kolejnych sesji omówienie gospodarki nieruchomościami komunalnymi. Ja kiedyś miałem taki pomysł, ale trzeba go zniszczyć. Moim zdaniem do wiosny, na której sesji, tak jak na przykład kwestie kanalizacji burzowej przy okazji tych burz. Uważam, że gospodarkę komunalną w zakresie nieruchomości, jakieś zasady mieście, jakieś dane statystyczne by się przydały. I myślę, że trzeba będzie to jakoś pokazać szerzej. Także deklaruję, że dopilnuję to, żeby do wiosny jakby taki temat był wpisany do którejś sesji. A zakończę to swoje umajenie w cudzysłowie. I teraz mam pytanie, czy pan naczelnik już jest gotowy? Tak, tak już. Tak, słuchamy. Zaraz. Jak pan mówi? Zaraz tą prezentację. Znaczy tak, w kwestii tej wyceny może najpierw, dobrze? Odpowiem panu radnemu Tomaszakowi. Tak jak mówiłem, mamy sporządzoną opinię dla wszystkich działek położonych na tym terenie i tam zgodnie z tą opinią rzeczoznawca majątkowy wskazał, że wartości tych działek mieszczą się w przedziale od 21 do 50 zł za metr kwadratowy. I w ramach tych kwot te działki mogą być kupowane i to będzie się mieć o wartościach rynkowych. Rzeczoznawca wskazał również, że w przypadku tych działek najtańszych dotyczy to działek, które są nie mają dostępu do drogi publicznej, są położone przy torach. Natomiast działki najdroższe, 50, za 50 zł za metr kwadratowy, są to działki, które są położone, przy ulicy Lubelskiej. W związku z faktem, zaraz wyświetlę, mam problem techniczny z wyświetleniem tego. Dobrze. Czy teraz jest widoczne? No coś tam widzimy. Dobrze. Tak, widać. Dobrze. Tutaj mamy na tej prezentacji pokazane te działki. Jedna działka przylega, działka numer 177, przylega do ulicy Lubelskiej. Później jest działka taka drogowa, która należy do gminy miasta Lubartów. I następnie jest działka numer 125. Więc jest to działka z dostępem do zarówno do drogi publicznej ulicy Lubelskiej, jak i przylega również do terenów kolejowych. No i tutaj widzimy położenie w planie zagospodarowania przestrzennego. To wszystko? To wszystko. Dziękuję. Są jakieś głosy w dyskusji? Inne? Proszę Państwa, po raz drugi i po raz trzeci zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Proszę o naciśnięcie kworum. Kto jest za? Jeszcze jeden delikwent, już. Kto jest za wyrażeniem zgody na nabycie tej nieruchomości? Proszę o naciśnięcie za, zielony prostokącik. Kto przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymał? Pomarańczowy. Dziękuję. Jeszcze jeden. Jeden radny. Dobra. Mamy już wyniki. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 4e,
czyli do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Lubartów. Przedstawi tą uchwałę, ten projekt pan naczelnik Piotr Turowski. Proszę panie naczelniku o głos. Dzień dobry, panie przewodniczący, pani panowie radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Przedłożyliśmy pod obrady rady uchwałę zmieniającą program, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji w Lubartowie. I tak naprawdę celem przedłożonej uchwały jest usprawnienie procedur i ułatwienie ich dla mieszkańców i osób korzystających z tego udogodnienia, czyli z możliwości korzystania z dofinansowania przy wymianie przestarzałego pieca, czyli likwidacji tej niskiej emisji na terenie miasta. I zmiany wprowadzone uchwałą sprowadzają się do trzech kwestii. Po pierwsze, umożliwią nam przeprowadzenie naboru ciągłego. W tej chwili musimy przeprowadzać nabór w terminie od do, po to, żeby po tym naborze zajmować się oceną wniosków, które zostały złożone. I w przypadku pojawienia się wolnych środków, gdy ktoś nie wykorzysta takiej dotacji, ten nabór musi być ogłaszany podobnie. Zmiany wprowadzone uchwałą pozwolą nam ten nabór prowadzić w trybie ciągłym i eliminujemy dwie drobne bariery administracyjne związane z poświadczeniem podpisu notarialnie w przypadku, kiedy budynek ma kilku współwłaścicieli i wniosek składany jest przez jednego z nich oraz eliminujemy obowiązek przedkładania oryginału faktur do naszego rozliczenia. Po zmianie wprowadzonej do uchwały te oryginały będą przedkładane tylko i wyłącznie do wglądu i będą zostawały u właściciela takiego dokumentu, natomiast u nas będzie zostawała poświadczona za zgodność z oryginałem kopia takiego dokumentu i jest to też zgodne z ustawodawstwem krajowym. To w zasadzie wszystko do dnia dzisiejszego od 2017 roku, tak jak Państwu pokazaliśmy w uzasadnieniu. Na ten cel wydaliśmy prawie 945 tysięcy złotych, czy ponad 945 tysięcy złotych, natomiast instalacje, które udało się zlikwidować, przestarzałe instalacje wytwarzające niską emisję do terenie miasta, to były 204 sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, słychać. Komisja Infrastruktury wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Państwa, otwieram dyskusję po raz drugi. Otwieram dyskusję po raz trzeci i w takim razie zamykam dyskusję. Proszę o naciśnięcie kworum. Pani Kozak Maria, no, kłopoty. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. To przeciw czerwonego, to się wstrzymał pomarańczowego. Mamy wyniki. Za uchwałą głosowało 20 radnych. Jeden radny był nieobecny. Stwierdzam, że uchwała przeszła i zakończyliśmy cykl uchwał. Przechodzimy do punktu 5, do informacji burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. Słuchamy panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w okresie międzysesyjnym od 24 października do 26 listopada na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym do mnie jako do burmistrza miasta Lubartów za pośrednictwem pana przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 października wpłynęło 19 interpretacji złożonych przez radnego Jacka Tomasiaka. Zgodnie z artykułem 24 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym. Interpelacja powinna dotyczyć istotnych spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, przepraszam. Przedmiotowe pisma złożone przez pana radnego dotyczyły spraw pracowniczych 12 pism, funduszu płac 2 pisma, inwestycji przy ulicy Parkowej 5 pism. Na złożone pisma zostały udzielone odpowiedzi w dniu 9 listopada. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jakieś uwagi do tego, co powiedział pan burmistrz? Słuchamy.
Państwa, jakieś uwagi? Po raz drugi. Po raz trzeci. Stwierdzam, zamykam ten punkt, nie ma uwag. Przechodzimy do punktu szóstego, do informacji Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Piotra Cyrleja w Lubartowie. Proszę o zabranie głosu w tym punkcie przez przewodniczącego zespołu kontrolnego, pana radnego Teodora Czubackiego. Panie radny, proszę o głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie przewodniczący, słychać mnie? Tak, słychać, tylko nie widać. Nie widać. To będzie słychać w takim razie. Panie przewodniczący, zgodnie z harmonogramem komisji rewizyjnym przeprowadzono kontrolę szkoły podstawowej nr 3. W skład zespołu kontrolnego weszli Teodor Czubacki, Piotr Kusyk, Beata Pasikowska, Wiesława Romańska, Serwin. Określono również przedmiot kontroli, była to analiza funkcjonowania szkoły podstawowej nr 3 w latach 2018, 2019 i 2020. Osobami również uczestniczącymi w kontroli byli pan dyrektor szkoły podstawowej nr 3, pan Marian Bober, zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 3, pan Daniel Cieśla oraz zastępca burmistrza miasta Lubartów, Tadeusz Małyska. Złożono na ręce dyrekcji zapytania w postaci wykazu osób zwolnionych w latach 2018, 2019 i 2020, wykazu osób zatrudnionych również w tych latach, wykazu przyznanych kwot i nagród, skany, kserokopie dokumentów, planu finansowego, regulaminu wynagradzania, arkuszu organizacyjnego w tych latach, protokołu z kontroli Kuratorium Oświaty w roku 2019 oraz protokołu kontroli ZUS również z 2019 roku, regulaminu organizacyjnego oraz dokumentacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole podstawowej nr 3. Termin przekazania zespołowi tych dokumentów był dwukrotnie przekazany z uwagi na to, że dyrekcja nie przekazała nam w ustalonym terminie tych dokumentów. Faktycznie tych dokumentów, które później otrzymaliśmy, jest bardzo dużo, bo blisko 130 parę kartek, które żeśmy analizowali. Wystosowaliśmy na początku września jako zespół kontrolny zapytania i co do wątpliwości poszczególnych elementów tych materiałów, które otrzymaliśmy. Po paru dniach otrzymaliśmy od pana dyrektora odpowiedzi. Zebraliśmy się ponownie jako zespół kontrolny i wystosowaliśmy kolejne pismo w celu uściślenia poszczególnych elementów. No i pod koniec października zakończyliśmy, że tak powiem, kontrolę, wystosowując kilka wniosków. Ja pozwolę sobie te wnioski odczytywać po kolei i w międzyczasie je w poszczególnych elementach omawiać. Pierwszy wniosek będzie podjęcie działań przez Urząd Miasta w Lubartowie w celu oceny formalno-prawnej co do braku przeprowadzenia konkursów w odpowiednim terminie na stanowisko głównego księgowego oraz specjalisty do spraw władz w Szkole Podstawowej nr 3. Z czego to wynika? Ja może omówię pokrótce. Zacznę od specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych. Rozwiązano z tą osobą umowę w związku z przejściem na emeryturę tej osoby w dniu 29 lipca 2019 roku. Natomiast 1 sierpnia została ta osoba ponownie zatrudniona na to samo stanowisko bez ogłoszenia konkursu. Konkurs został ogłoszony dopiero 27 marca 2020 roku, a wybrano nowego kandydata dopiero 20 kwietnia 2020 roku, który to rozpoczął pracę z dniem 4 maja 2020 roku. Reasumując, od 1 sierpnia do 27 marca, czyli 8 miesięcy, nie ogłoszono konkursu na to stanowisko. Oczywiście wystosowaliśmy pismo do dyrekcji w tej sprawie, aby odpowiedziała na tą naszą uwagę z tej strony. Ja pozwolę sobie przeczytać, jaka była odpowiedź dyrekcji. Dyrekcja odpowiedziała w ten sposób, że konkurs na specjalistę do spraw płac i ubezpieczeń społecznych już został rozstrzygnięty i na tym stanowisku pracuje nowa osoba. Taka była odpowiedź dyrekcji na tą naszą uwagę. Jeśli chodzi o drugą osobę, czyli główną księgową, no jest
podobna sytuacja, może nawet bardziej trudniejsza jeszcze. Rozwiązano umowę z tą osobą z dniem 26 września w związku z przejściem na emeryturę, natomiast 1 października, czyli kilka dni później, została zatrudniona ta sama osoba na to samo stanowisko bez ogłoszenia konkursu i z tego co wiem, do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia konkursu. Oczywiście również wystosowaliśmy pismo z wyjaśnieniem tej kwestii. Otrzymaliśmy odpowiedź od dyrekcji w takiej formie. Konkurs na głównego księgowego nie został ogłoszony do momentu, nie zostanie ogłoszony do momentu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy kontroli projektu i do sprawy kontroli projektu nie będzie ogłoszony. Główna księgowa brała udział w rozliczeniu projektu i sąd nie pozwala do czasu wyjaśnienia tej sprawy na zmianę księgowego. O co chodzi z tym projektem, Szanowni Państwo? My tutaj w materiałach otrzymaliśmy jakieś szczątki odnośnie tego projektu. Chodzi tutaj faktycznie o projekt Lubartów w sieci. I z tych materiałów, które żeśmy otrzymali, widzimy, iż z czterema osobami Szkoła Podstawowa nr 3 podpisała umowy na łączną kwotę 40 tysięcy złotych w celu przeprowadzenia, wdrożenia tego programu w Szkole Podstawowej nr 3. Ja tutaj nie będę podawał nazwisk tych osób, które podpisały te umowy. Jest ich cztery osoby, natomiast mamy również informację, że osobą merytoryczną względem Urzędu Miasta co do tego konkursu był poprzedni wiceburmistrz Wróblewski. My nie analizowaliśmy jako zespół kontrolny tego projektu z uwagi na to, że w stosunku do tego projektu prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, a nie chcemy być tutaj ani oskarżycielem, ani obrońcą. W związku z czym nie analizowaliśmy tego projektu. Przekazujemy taką informację jedynie Urzędowi Miasta, aby to przeanalizował ze swoimi prawnikami. Co jest ważne w tym punkcie, to, że faktycznie jedną z tych czterech osób jest główna księgowa. Tam różne kwoty padały, jeśli chodzi o podpisywanie tych umów. Były to kwoty 9,5 tysiąca, 13 tysięcy, 12 tysięcy i 5 tysięcy. Łączna kwota to 40 tysięcy złotych. I to chyba ten punkt zamknę, jeśli chodzi o kolejny punkt, do którego żeśmy tutaj omówili, czyli kolejny wniosek, przepraszam, jest to rozważenie możliwości wprowadzenia zajęć z profilaktyki antyalkoholowej przeciwdziałania narkomanii przez osoby prowadzące zajęcia w klubach AA, grupach wsparcia lub terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi. Wskazane jest prowadzenie takich zajęć w godzinach wychowawczych. Z czego to wynika, ten wniosek nasz? Wynika z tego, iż w roku 2019 blisko 30 nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 i tyle samo w roku 2020 przeprowadziło prelekcje z zajęć w ramach programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Każda prelekcja kosztowała Urząd Miasta 200 zł. Jeżeli nauczyciele mieli więcej zajęć, oczywiście ta kwota wzrastała dwukrotnie, czasami nawet trzykrotnie. Wyszliśmy z założenia, że korzystniej jest z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o natłok prac również nauczycieli, aby zaangażować do tego osoby, które naprawdę na tym się znają. Nie mówię tutaj uszczuplając wiedzy nauczycielom, prawda, czy pedagogom. Natomiast są osoby, które pracują na co dzień z osobami uzależnionymi, z osobami z problemami, czy to narkomanii, czy alkoholizmu i to może one szybciej dotrą do tych osób niż nauczyciele. Te prelekcje najczęściej odbywały się w klasach najstarszych, czyli 5., 6., 7., 8. klasa
i uważam, mając na uwadze to, że no niestety gdzieś tam w tych najstarszych klasach pojawia się już alkohol, pojawiają się narkotyki, może warto zaangażować osoby, które mają no największe doświadczenie, bo pracują na bieżąco z tymi osobami, aby gdzieś tam do nich dotarły, to raz, a dwa, aby te zajęcia odbywały się, bo do tej pory te zajęcia odbywały się po godzinach lekcyjnych, więc ta frekwencja, pomimo to, że pytaliśmy, nie dostaliśmy takiej odpowiedzi, aby przysłano nam listę obecności. Warto by było zastanowić się, i to umieściliśmy we wniosku, aby te zajęcia faktycznie odbywały się w godzinach wychowawczych, aby jak najwięcej było beneficjentów tego programu wśród dzieci, młodzieży, bo to już nie dzieci nawet. Jeśli chodzi o trzeci wniosek, już ostatni, przedstawienie na początku roku, każdego roku szkolnego przez dyrekcję szkoły harmonogramu zaplanowanych prac remontowo-budowlanych, które szkoła zobowiązuje się wykonać w bieżącym roku szkolnym. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że no wiadomo, że co roku dyrektorzy szkół wysyłają jakieś tam zapotrzebowanie finansowe względem Urzędu Miasta, natomiast później okazuje się, że no nie wystarcza tych pieniędzy na wszystkie, no ten koncert życzeń, który czasami się pojawia i o tym wiemy, prawda? Chcemy zaangażować i tutaj między innymi dyrektora również trójki, aby w momencie, kiedy będzie wiedział już, jaką kwotą dysponuje, aby przesłał do Urzędu Miasta harmonogram prac, które faktycznie za te pieniądze, które ma, może wykonać. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Są jakieś głosy w dyskusji? Proszę Państwa, pan Andrzej Zieliński, słuchamy. Momencik, muszę włączyć kamerkę i głośniej. O, już widać się. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego Czubackiego, przewodniczącego, rozumiem, komisji rewizyjnej, bo pełni tutaj dwie role. Otóż czytam statut i w statucie w paragrafie 78 naszego miasta jest taki zapis w ustępie trzecim. Komisja rewizyjna, czy komisja, przedkłada Radzie protokół z przeprowadzonej kontroli w terminie do 2 miesięcy od jej zakończenia. Mam pytanie, czy ten protokół, o którym mówił pan przewodniczący Czubacki, którego informację nam przedłożył, jest protokołem komisji, czy został przez komisję przyjęty i to rzeczywiście jest protokół komisji, czy też protokół zespołu pokontrolnego, a komisja, no przynajmniej w składzie tym naszym ustawowym, zapoznała się z efektami pracy tego zespołu. Dziękuję. Czy pan przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Czubacki, może odpowiedzieć, panie radny? Tak, naturalnie. Jest to protokół zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej. Dziękuję. Ja pytałem o komisję, a nie zespołu, przepraszam. Panie radny, jeszcze raz przeczytam. Komisja przedkłada Radzie protokół z przeprowadzonej kontroli w zespole do 2 miesięcy od jej zakończenia, a nie zespół pokontrolny czy kontrolny. Panie przewodniczący, pan Teodor Czubacki wyraził się jasno, ale również proszę, niech pan powtórzy, panie Teodorze, swoją wypowiedź. To jest protokół pokontrolny zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Czyli dosłownie pan Teodor Czubacki mówi, że protokół jest protokołem zespołu kontrolnego, a nie jest protokołem, tak jak to rozumie pan przewodniczący Zieliński, Komisji Rewizyjnej. No i co w związku z tym, panie przewodniczący? No ja czytam dokładnie statut. Ano stąd ale to już wiemy. Jaka konkluzja z tego wynika, panie przewodniczący? No taki, że zespół pokontrolny może składać się z 3 osób, a komisja rewizyjna z 7 osób i to komisja rewizyjna ma obowiązek przedłożyć zarówno plan, sprawozdania, jak i protokoły z przeprowadzonych komisji. A zespół kontrolny jest wyłącznie technicznym podorganem czy jakimś zespołem, który ma wykonywać czynności kontrolne. Nie ma natomiast mocy prawnej do tego, żeby przedkładać nam sprawozdania czy protokołu kontrolnego po przeprowadzonej kontroli. Rozumiem, panie przewodniczący, ale jaka jest państwa konkluzja, że to, co w tej chwili, jakby to, nad czym w tej chwili dywagujemy, jest obarczone wadą bezprawności i nie powinniśmy w ogóle o tym rozmawiać? Myślę, że tak, że
ten protokół powinien zostać przedłożony wszystkim członkom komisji rewizyjnej, zostać przyjęty, przegłosowany, czy nie wiem, w jakiejś innej formie zaakceptowany i dopiero przedłożony przez przewodniczącego komisji czy przewodniczącego zespołu upoważnionego przez przewodniczącego komisji do przedłożenia Radzie. Rozumiem, natomiast jako radny Gregorowicz ośmielam się wyrazić zdanie odmienne od pana przewodniczącego. Mianowicie to, czy komisja rewizyjna przyjęła to sprawozdanie w pełnym składzie, czy to jest to sprawozdanie zespołu kontrolnego komisji, to jest ich wewnętrzna sprawa. Dla ważności procedowania w Rady Miasta moim zdaniem nie ma to znaczenia, nawet jeśli jest uchybienie formalne. Rada ma prawo dywagować nad każdym zdarzeniem, które jest istotne z punktu widzenia społecznego. Moim zdaniem powinniście to sami rozstrzygnąć sobie w komisji rewizyjnej, natomiast my mamy prawo rozmawiać o każdej tego typu sprawie. Takie jest moje zdanie jako radnego. Co pan na to? Mogę? Może ja śmiało, no wyzywam pana do tego. Rozumiem. Jest pan przewodniczącym rady, ale pan wybaczy, panie przewodniczący. Poproszę o głos radcy prawnego o wypowiedź w tej kwestii, jeżeli pan pozwoli. Czy musimy to w tej chwili załatwić, czy dajemy trochę czasu, żeby się radca wypowiedział? To jest ważne z punktu widzenia dyskusji, dlatego że jeśli okaże się, że ja mam rację, to nad tym protokołem dzisiaj nie powinniśmy debatować. Dopiero wtedy, kiedy komisja rewizyjna przyjęłaby ten protokół do dyskusji. Zanim zapytamy mecenasa, nad czym się zastanowię, to dalej podtrzymuję swój pogląd, że uchybienie formalne nie naznacza debaty w Rady uchybieniem nieważności. Przypominam sobie orzecznictwo w innych tego typu sprawy, że zdarzyło się mianowicie gdzieś kiedyś, że Rada Miasta czy Rada Gminy obradowała nad projektem uchwały, który nie był zgodnie z statutem opiniowany przez komisję. Sąd wytknął tego typu uchybienie, ale stwierdził, że organ wyższego rzędu wobec komisji, czyli Rada, mając świadomość tego uchybienia, podjęła decyzję. W związku z tym ta decyzja jest ważna. Tak samo w tej sytuacji. Nawet jeśli to nie jest protokół, zaznaczam, że wyrażam swoje zdanie jako radny, a nie jako przewodniczący. Nawet jeśli to jest protokół zespołu kontrolnego komisji, a nie samej komisji, to obrady w Rady Miasta są jak najbardziej uprawnione. Ale rozumiem, że chce pan tutaj zdanie pana mecenasa. Panie mecenasie, jest pan gdzieś w pobliżu? Jestem, panie przewodniczący. Jakie jest pańskie zdanie? To jest dyskusja akademicka moim zdaniem, ale bardzo ciekawa. Chętnie byśmy wysłuchali pańskiego zdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w mojej opinii to nie wpływa na ważność procedowania. Niemniej powinna istnieć jakaś forma przyjęcia tego protokołu na obradach komisji rewizyjnej. Dlatego, że nie ma obowiązku, aby pod tym protokołem podpisywał się cały skład komisji rewizyjnej. Natomiast forma jakaś w takiej wewnętrznej decyzji co do przekazania powinna być w komisji. Czyli jeśli mogę, podtrzymuję swoje zdanie i moim zdaniem pan nie potwierdził, że to jest wewnętrzna sprawa komisji rewizyjnej, powinna być w szerszym składzie, pewnie pełnym przyjęta, ale jeśli nawet nie zostało to zrobione, to jest sprawa, która nie ma znaczenia z punktu widzenia ważności procedowania samej Rady. Panie przewodniczący, jeśli mógłbym powiedzieć jeszcze, tak. chodzi tu nie chodzi o sam fakt dokonania kontroli, natomiast o fakt przekazania, tak, protokołu tylko. Tak jest. O fakt tylko przekazania. Rozumiem, dla mnie sytuacja jest jasna. Czy pan przewodniczący Zieliński chciałby coś do tego dodać? Tak, panie mecenasie, to nie tak do końca, bo jeśli okazałoby się, że ten protokół zawierałby kwestie sporne, które mogą być na przykład rozstrzygane w sądzie, to sąd mógłby zadać pytanie, czy komisja rewizyjna w pełnym składzie przyjęła ten protokół i czy został on przyjęty większością głosów, natomiast nie zespołu. Zespołu kontrolnego, który jest wewnętrznym organem czy podorganem tej komisji. Więc tutaj dla mnie to jest rozstrzygająca kwestia. Ja nie wnikam w treść, w stronę merytoryczną. Czy są to zawarte treści słuszne czy niesłuszne? Tylko chodzi o stronę formalną. Dziękuję.
Jeśli się, panie mecenasie, zanim pan opowie, to się wtrącę. Chodzi mi o ten precedens świeży sądowy, że gdzieś Rada Gminy przyjęła uchwałę, która powinna być zgodnie, tak jak i u nas zresztą w statucie, że zanim trafi jakaś uchwała pod obrady Rady, to powinna mieć opinię mecenasa i zaopiniowana przez właściwą komisję. W tej Radzie tego nie zrobiono, czyli była opinia mecenasa, nie była opinia właściwie komisji i została ta uchwała zaskarżona. Sąd stwierdził, przyznał rację, że było uchybienie formalne, jednak Rada miała prawo podjąć uchwałę z tym uchybieniem i ta uchwała jest ważna. Tak, było takie orzeczenie. Co pan na to? Ja tutaj wrócę do mojego stanowiska, tak, które wyraziłem, dlatego że mówimy troszkę o dwóch różnych rzeczach. Tak? Co do tego, w jednym zakresie mówimy o sporządzeniu protokołu i jego podpisaniu, natomiast w drugim zakresie mówimy o przekazaniu tylko tego protokołu pod obrady Rady. Natomiast nie jest moim zdaniem konieczne, jeżeli protokół został sporządzony przez zespół kontrolny, dodatkowe jego tak jakby przyjmowanie i zatwierdzanie przez komisję rewizyjną. Rozumiem, dziękuję. Ja chciałbym zabrać głos jako radny. Udzielam sobie głosu. W związku z tym, co do samego protokołu. Mam dwie uwagi do pana przewodniczącego Czubackiego. No nie, i myślę do nas wszystkich. Pierwsza uwaga to jest z natury ogólnej. Z treści protokołu wynika, że bardzo dyskusyjne jest gospodarowanie naszymi środkami wynikającymi z profilaktyki antyalkoholowej. Te pieniądze są przekazywane do szkół i wynika niedwuznacznie, że tak naprawdę wspomagają fundusz płac w szkołach. A efekt antyalkoholowy wydaje się być mocno dyskusyjny. Poddaję to pod rozwagę i myślę, że przy następnym procedowaniu właśnie tego programu profilaktyki antyalkoholowej proponuję mocno się przyjrzeć temu programowi, jak on zamierza być rozdysponowany i przyjrzeć się rzeczywiście, jak te środki są wykorzystywane. Ja przypominam, że kilka lat temu, prawdopodobnie w poprzedniej kadencji, zwracałem uwagę na te środki przekazywane do poszczególnych szkół i na co one były przeznaczone. No, już wtedy nie byłem do końca zadowolony z odpowiedzi, ale no powiem tak, ten protokół wzbudził, odżyły pewne wątpliwości i dlatego sam osobiście tutaj deklaruję, że zwrócę na to uwagę przy następnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z tymi środkami. To około 500 000 wynosi i jeśli to jest przeznaczane na fundusz płac, to moim zdaniem efekt jest żaden. I to była taka ogólna uwaga, natomiast mam też uwagę szczegółowo do protokołu. Proszę Państwa, na stronie, szkoda, że nie numerowanym ten protokół, ale umówmy się, że na stronie czwartej, gdzie jest, tak jest, na stronie czwartej, nawet jest numerowana, w punkcie ad 2, pan, rozumiem, dyrektor odpisał, że, może zacytuję, główna księgowa brała udział w rozliczeniu projektu i sąd nie pozwala do czasu wyjaśnienia tej sprawy na zmianę księgowego. No proszę państwa, no chciałbym dowodów. W jaki sposób sąd nie pozwolił? Sąd działa na podstawie i w granicach przepisów prawa, czyli zabezpieczenie powództwa, czy może jakieś orzeczenie, no na jakie... Gdzie jest dokument, w którym sąd podjął taką decyzję? W jakim trybie? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy mam rozumieć, że tak dyrektor powiedział, czy pokazał tę decyzję? Sąd nie może zadzwonić do dyrektora i powiedzieć, proszę jej nie zwalniać, bo do czasu wyjaśnienia sprawy musi pracować. No, chcę dowodu. Tego dowodu nie dostarczono. To jest moja druga praktyczna uwaga. No, chcę dowodu. Gdzie ten dowód jest? Ale też inna rzecz taka, praktyczno-ogólna, trzecia, to wyszła z tego protokołu taka, że widzę, że powszechnym procederem w naszym otoczeniu to jest łączenie emerytury, no co tu ukrywać, z wynagrodzeniem za pracę.
dochodzą ludzie do emerytury, są zwalniani 1, 2, 3 dni, potem na nowo zatrudniani i pobierają wynagrodzenie i emeryturę. I wszystko się, wszystkim się wydaje, że jest ok, bo zakład pracy nie traci, a nawet pewna składka chyba jest jedna mniejsza, to zakład płaci mniej za wynagrodzenie, a emeryturę płaci ZUS. Ale co to znaczy, że płaci ZUS? Jakiś pan ZUS gdzieś tam skądś? Nie. To my płacimy wszyscy, więc to jest ten mechanizm, po to został wymyślony z tego, co słyszę, żeby przewidzieć, że jak ktoś jest wybitnym specjalistą albo wysokiej klasy, wysokim urzędnikiem niezbędnym do funkcjonowania danej jednostki, to nawet jak przejdzie na emeryturę, żeby móc go dalej zatrzymać. Ale jeśli to się staje zasadą, to mamy do czynienia według mnie z patologią. Nie boję się tego słowa. Nie mówię, że to w tym przypadku, ale trzeba zwrócić uwagę w otoczeniu naszym, czy jak powszechny jest proceder przechodzenia na emeryturę fikcyjnie po to tylko, żeby pobierać i wynagrodzenie, emeryturę. W sytuacji, gdy brakuje miejsc pracy, to naprawdę jest patologia. Natomiast jeśli brakuje ludzi do pracy, to jakiś sposób. Ale tak czy owak, ten mechanizm bardzo wydaje mi się, no powiem tak, podejrzany. Nie podoba to mi się. To tyle, co miałam do powiedzenia. Pan Jacek Mikołaj Tomasiak, proszę bardzo. Skontaktował się ze mną pan Andrzej Zieliński, prosił, żeby chciałby zabrać głos przede mną. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli panu przewodniczącemu, to ja ustąpiłbym mu miejsca. A jakiś powód wymienił, że przed panem? Po prostu mnie o to poprosił, czy mógłby. Ja wyraziłem zgodę, także ja nie jestem kłótliwy. Nie widzę związku, pan tutaj jest pierwszy na liście. Niech pan mówi, pan będzie pierwszy. Dobrze, więc wobec tego chciałem się zapytać, panie przewodniczący, co pan trzyma w dłoni? O czym pan dyskutuje? Dlaczego pan powołuje się na jakieś zapisy i podaje pan konkretne strony, podczas kiedy radni takowego dokumentu nie otrzymali? Pan radca prawny przed chwilą wygłosił opinię, cytat. Przekazanie protokołu pod obrady rady. Co zostało radnym przekazane, proszę powiedzieć? Przecież w materiałach, ani elektronicznych, ani pozostałych, nie otrzymaliśmy żadnego protokołu, więc mamy o wiele większe uchybienie niż wcześniej było wskazywane, bo pan przewodniczący, nie rozumiem, w czym jest lepszy od nas, że przed sobą ma jakiś dokument, rozumiem ten protokół, a my wszyscy pozostali radni nie wiemy zupełnie, o czym wy z sobą tam rozmawiacie, bo takiego protokołu nam nikt nie udostępnił, przypominam, co najmniej na 7 dni przed dzisiejszymi obradami. Więc proszę o odpowiedź, co to w ogóle się dzieje i jakim prawem pan ma dokument, którego nie mają pozostali radni? W czym pan jest od nas lepszy? To wszystko. Dziękuję panu za wypowiedź. Teraz proszę o wypowiedź pana radnego Zielińskiego. Panie przewodniczący, niech pan powie. Pan przewodniczący Zieliński. Ja już siebie wykreśliłem, jak pan zauważył, albo nie. Panie przewodniczący, ja już nie jestem na liście. Rozumiem. Chciałem tylko uzupełnić, ale jeśli już mi udzieli pan głosu, chciałem uzupełnić, że ja także uważam, że Komisja Oświaty, przynajmniej Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Rekreacji, która między innymi ma nadzór nad oświatą, nad jednostkami organizacyjnymi oświaty, w tym szkołami, powinna się też zapoznać z tym protokołem. Ja go poprosiłem w Biurze Rady. Powiedziano mi, że informacji na ten temat udzieli pani radna Beata Pasikowska. Ja to przyjąłem do wiadomości, bo była na tej komisji. Ale uważam też, że radni powinni otrzymać te informacje w takiej formie, jaka została przedłożona przez pana przewodniczącego Czubackiego, po to, żebyśmy się z nim zapoznali. Tam są poważne uchybienia w tym protokole. Nie dano nam szans, żeby się zapoznać wcześniej. Ja na przykład osobiście zadzwoniłbym do dyrektora i zapytam go o szczegóły, albo inne osoby. No to jest ważna dla nas informacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, nieprzymuszony, kierujący się dobrą wolą i dobrowolnie, chciałbym wyrazić pewne stanowisko. Co ja tam mam w ręku? No długopis mam, panie radny Tomasiak. Długopis, jeszcze mogę panu zacytować. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Lubartów, kandydat na burmistrza Krzysztof Paścik.
Taki mam długopis. A jakie dokumenty mam przed sobą, to jest już moja sprawa. Kieruję się w swoim działaniu na forum Rady przepisami prawa. I na przykład jednym z takich przepisów to jest statut dokumentów. I ten statut w paragrafie 77 Wysoka Rado mówi: protokół pokontrolny sporządza się w 4 egzemplarzach, które w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu otrzymują przewodniczący, burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu. Czyli ja jestem jedną z tych 4 osób, która taki protokół otrzymała. To jest, to już sprawę całkowicie moim zdaniem przesądza, ale jest też i drugi wątek jakby poza. Proszę Państwa, nie może być tak, że protokoły są przedmiotem zainteresowania w taki sposób, żeby moim zdaniem, zaznaczam, że to jest moje zdanie jako radnego, żeby spróbować mechanizmu przecieku. Nie łącząc tego wprost, to powiem tak. Kilka dni temu jedno z mediów lokalnych zwróciło się do mnie, czy mam ten protokół i czy mogę go upublicznić. Bo na myśle odmówiłem, stwierdzając, że chciałbym, żeby najpierw o treści protokołu dowiedzieli się radni na sesji rady, a nie z gazet, czy w inny sposób. Mam prawo do takiego zdania i w związku z tym, co zacytowałem ze statutu, moje stanowisko jest takie, a nie inne. I sugestie pana radnego Tomasiaka absolutnie są nie do przyjęcia i dla mnie wręcz oburzające, ale ja rozumiem, że dzień albo chwila, w której on mnie pochwali za cokolwiek, będzie chwilą, proszę Państwa, straconą i po prostu daremną. Nie wierzę, żeby to się kiedykolwiek stało. Zakończę swoją wypowiedź w tym momencie. Nie chcę antagonizować ani polemizować. Będę wyłącznie reagował, a nie tworzył fakty dokonane. W tej chwili zakończę swoją wypowiedź. Zgłosiła się pani radna Beata Pasikowska. Słuchamy. Pani radna Pasikowska. Czy mnie słychać? Tak, tak, tak. Dobrze. I widać. Ja jestem trochę zaskoczona postawą pana przewodniczącego Komisji Oświaty, pana Andrzeja Zielińskiego. I poniekąd moje zachwianie do niego jako do przewodniczącego komisji teraz trochę się nadwyrężyło, ponieważ pan radny Czubacki poprosił mnie o przedstawienie tego protokołu. Ten protokół był dyskutowany na Komisji Oświaty w pana obecności. Jeśli pan miał wątpliwości co do sposobu procedowania tego, to był moment na Komisji Oświaty, żeby zaznaczyć, że zdaniem pana powinna jeszcze zagłosować komisja rewizyjna. To po pierwsze. Po drugie, pojawiły się kolejne jakieś uwagi, których ja nie usłyszałam na Komisji Oświaty. Wydaje mi się, że Komisja Oświaty jest po to, żeby jeśli spotykamy się w jakimś celu, żeby takie rzeczy dyskutować. I nie rozumiem, z czego te argumenty nie pojawiły się wtedy na spotkaniu, gdzie można było przed Radą wycofać ewentualnie ten protokół, a pojawiają się teraz. Jest to dla mnie bardzo dziwne i powiem szczerze, zaskakujące i rozczarowujące co do pana postawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, dyskusja. Pan Andrzej Wojciech Zieliński, panie przewodniczący ad vocem. Pan to widzę się zgłosił. Słuchamy. Pani radna, pani Beato, no przykro mi, że pani tak odebrała, dlatego że o fakcie, że to komisja rewizyjna nie przedkłada ten protokół, tylko zespół, dowiedziałem się dopiero po Komisji Oświaty. Natomiast ja zadałem tylko pytanie do Biura Rady, czy jako radny, a tym bardziej przewodniczący Komisji Oświaty, mógłbym otrzymać do wglądu protokół będący protokołem z kontroli jednostki oświatowej jako przewodniczący Komisji Oświaty po to, żeby móc dyskutować to na tej komisji. Otrzymałem informację, że tego protokołu nie dostanę, a zda relację pani radna Pasikowska i przyjąłem to do wiadomości. Natomiast to, że to nie był protokół Komisji Rady i te moje wątpliwości zrodziły się znacznie później, dopiero przed sesją, a nie przed Komisją Oświaty, więc nie rozumiem tego zarzutu.
O stronie merytorycznej nie dyskutowałem, bo ja uważam, że niektóre zawarte w tym protokole tezy są słuszne. Na przykład to, co powiedział pan przewodniczący Gregorowicz o środkach czy wykorzystywaniu celowości nawet środków w taki sposób przez jednostkę oświatową. Oczywiście, że tak. Kilka lat temu o tym mówił. Ja to też uważam, że należałoby zweryfikować. Czy szkoły same powinny organizować programy tego typu, albo bez jakiejkolwiek kontroli czy weryfikacji, bo widzimy tutaj w tym zakresie nieprawidłowości. Więc ja na temat, jeszcze raz powtórzę, na temat treści protokołu nie dyskutowałem, teraz też nie dyskutowałem. Dyskutowałem na temat na strony formalnej, bo takie informacje o tym, że to nie jest protokół Komisji Rewizyjnej, otrzymałem później. Dziękuję. Dziękuję pani Beata Pasikowska, ad vocem. Ja też ad vocem, znaczy dalej podtrzymuję swoje zdanie, że takie rzeczy jak na przykład to, że chciał pan mieć dostęp do protokołu, a pan tej zgody nie otrzymał i wiedział pan to już przed komisją, można było ewentualnie powiedzieć na komisji, że jest to dla pana jakiś problem i wtedy był to czas, żeby ewentualnie nad tym podyskutować. Przed chwilą mówił pan jeszcze o konsultacjach z panem dyrektorem. Ja tego nie usłyszałam na komisji, że widzi pan potrzebę konsultacji założeń tego protokołu z dyrekcją szkoły. Wydaje mi się dalej, że po to jest komisja i po to ten temat pojawił się na komisji, że takie sprawy trzeba było załatwić na komisji. No takie jest moje zdanie po prostu. Proszę państwa, może tak. Jakbym chciałbym zaproponować pewien pacem interi, spokój na ziemi. Proszę państwa, kwestia czy na komisji, czy na radzie, przypominam, że komisja to jest organem wewnętrznym rady, więc miejsce dyskusji jest według mnie sprawą drugorzędną. Ważny jest według mnie czas. Właśnie to, co miał zaszczyt wyrazić wątpliwości pan radny Tomasiak, że co ja tu trzymam, prawda, w ręku. No na szczęście nie wszystko, co trzymam, on widzi i sobie uzurbuje prawo, że tak będzie dalej, oby jak najdłużej. Natomiast powiem tak. Cieszę się, że jednak nie jesteśmy do końca przezroczyści, że w sprawach zasadniczych radni, na których spoczywa odpowiedzialność podejmowania decyzji czy wyrabiania sobie zdania w imieniu społeczności, powinni się dowiadywać najpierw w swoim gronie i mieć możliwość niezależnego, wewnętrznego debatowania. Natomiast trwały i trwają czasami zakulisowe wysiłki, żeby się dowiedzieć, a co tam w tym protokole pisze. No proszę państwa, cokolwiek pisze, to my nie poruszamy się w sferze prawa karnego, czy nawet w sferze kodeksu postępowania tam jakiegoś, proszę państwa, tylko poruszamy się w sferze samorządowym, że powinniśmy zadbać z należytą starannością do tego, żeby mieć możliwość bez nacisków wyrobienia sobie zdania. I dlatego no ten artykuł 77, który brzmi jak proszę państwa, jak sztylet w serca niewiernych Tomaszów. Już nie powiem, że inne imię mi przychodzi do głowy. No, ja miałem prawo otrzymać ten protokół i zrobiłem wszystko, żeby przed pokazaniem radnym w momencie, gdy dywagowali, czyli dzisiaj, żeby nie było przecieków. I nie było. Także bardzo się cieszę, że stało się tak, jak stało. A to, że tam ktoś tam wiedział i powiedział, proszę państwa, no umiejmy się różnić pięknie. No naprawdę nie każdy błąd to od razu powód, żeby kogoś zabić, zastrzelić, skrytykować i pokazywać żonę w otoczeniu tam, proszę państwa, takich czy innych. Tak jak się to, jak to się niestety dzieje w niektórych mediach, że sprzeciw czy inne zdanie jest powodem nienawiści. No, rada to jest miejsce, gdzie nienawiść, proszę państwa, znajduje tamę i bardzo się cieszę z tej debaty. Naprawdę, proszę państwa, nie martwcie się o kłopoty, nie martwcie się o jakieś różnice zdań. Martwmy się, jak będziemy wszyscy dzwonić w jednym kościele i dąć w jedną trąbę. Tak, było na takie ryzyko, ale na szczęście zostało zażegnane. Ja dziękuję za swoją wypowiedź radnemu Gregorowiczowi i udzielam głosu pani radnej Serwin. Pani radna, proszę o głos. Witam jeszcze raz. No, chciałam powiedzieć, że byłam w tym zespole i jako członek tej komisji nie byłam poinformowana o końcowej pracy tej kontroli. Uważam, zgadzam się z panem Zielińskim, że powinniśmy wszyscy się
spotkać, zapoznać z końcówką tej kontroli. Tyle, dziękuję. Dziękuję pani radna, że pani tak uważa, ale patrzę na ten protokół kontrolny, który jako jedna z czterech osób otrzymałem w ciągu 7 dni od tej kontroli i widzę podpisy członków zespołu kontrolnego. Teodor Czubacki, Piotr Kusyk, Beata Pasikowska i jakaś radna Wiesława Romańska-Serwin. Więc wbrew temu, co pani tu mówi teraz, pani się podpisała pod tym protokołem, więc znała pani jego treść. Na stronie 7 z 8 stron jest pani podpis. Jak pani chce, mogę pokazać. O, do kamery. Proszę bardzo, ostatnia pozycja. Jest pani podpis pod tym protokołem. Więc nie wiem, o co pani chodzi. Ale nawet jak nie wiem, to nie znaczy, że mamy od razu wytaczać jakieś armaty. Nie. Naprawdę spróbujmy się dogadywać i różnić pięknie, mimo różnic w poglądach. Są jakieś inne poglądy. O, pan radny Czubacki. Proszę bardzo, panie radny, o głos. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem może na zarzut pani radnej Romańskiej-Serwin. Chciałem tylko dodać, że pani radna Romańska-Serwin uczestniczyła we wszystkich spotkaniach zespołu kontrolnego i w tym ostatnim, gdzie razem wspólnie ustalaliśmy końcowe wnioski. Więc zarzut w stosunku być może do mnie, że nie uczestniczyła w zespole, gdzie formułowane były wnioski końcowe, jest po prostu chybiony. Tylko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Panie radny, w świetle tego, co pokazałem, że podpisała ten protokół, to twierdzenie, że nie była, to proszę państwa, jak ja nie jestem świadomy albo nie biorę odpowiedzialności za to, za czynności, które się dokonywały w mojej nieobecności, to nie autoryzuję tego, a ona autoryzowała, więc czy była, czy nie była, bierze odpowiedzialność za ten protokół. Tak to wygląda. No. Także proszę państwa, proszę bardzo nie ulegać naciskom i nie mówić swoim głosem. Niczego nie sugeruję, ale naprawdę wcale nie jest sztuką przyznać się do błędu albo proszę państwa no, mieć inne zdanie. Naprawdę, jeszcze raz, po raz trzeci, chyba ostatni, nauczmy się różnić pięknie. Nie, świat się nie kończy na to, że na tym, że się różnimy. Nie musimy być wrogami za pół godziny. Proszę państwa, są jakieś głosy w dyskusji? Proszę państwa, nie widzę. Po raz drugi nie widzę. Po raz trzeci nie widzę. Zamykam zatem punkt 6. Przechodzę do punktu 7. Dowolne wnioski, oświadczenia i komunikaty. Kierując się doświadczeniem z poprzednich sesji, przypominam, że to naprawdę chodzi o wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty radnych. Niezasadne jest polemizowanie między sobą w trakcie składania tych wniosków czy po nich, ani nawiązywaniu do swoich wniosków, oświadczeń i komunikatów, do treści komunikatu, oświadczenia i wniosku innego rannego, bo by to sugerowało, że po prostu kierujemy się czymś innym zdaniem, a nie mamy sami zamiar złożyć jedno z tych trzech werdyktów czy oświadczeń. Proszę bardzo, kto ma chęć zabrać głos w sprawie punktu 7 wolnych wniosków, oświadczeń i komunikatów? Pan Jacek Mikołaj Tomasiak. Proszę bardzo, panie radny. Mam taki wniosek, panie przewodniczący, do pana burmistrza, aby wskazał nam tryb, w jakim wyróżniono osoby na 30-lecie działania samorządu Rady Miasta. I uzasadnię teraz dlaczego. Odbyło się wręczenie wyróżnień dla takich osób. No i znalazło się, część burmistrzów została wyróżniona, inni burmistrzowie nie zostali wyróżnieni. Jedni radni zostali również wyróżnieni, inni nie zostali wyróżnieni. No i dotarły również do mnie takie oto głosy, że niektóre osoby nawet w chwili, kiedy już miały być wyróżnione, okazało się, że z tego wyróżnienia były w jakiś tam sposób eliminowane. Dlatego ja bym miał taką prośbę, wniosek, aby przedłożyć nam kryteria doboru tych osób do tego wyróżnienia. Dziękuję. Dziękuję. Odniosę się do tego jako przewodniczący.
ponieważ zgłosił pan wniosek, że prosi pan, żeby pan burmistrz wskazał, przekazał nam kryteria, to powiem tak. Nie wiem, kogo pan ma na myśli, mówiąc, używając liczby w nogi, bo ja takiego, jakby takiej informacji od pana burmistrza sobie nie życzę. Więc proszę o sprecyzowanie, w imieniu kogo pan występuje z tym wnioskiem. To jest wolny wniosek, więc pan nie może mieć wątpliwości w takim przypadku. Rozumiem, już nie mam, więc pan burmistrz zachowa się tak, jak się zachowa. Co jakieś inne wnioski, oświadczenia i komunikaty? Nie ma, dziękuję, zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8, do przyjęcia protokołu z 24 sesji Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2020 roku. Czy któryś z radnych ma uwagi odnośnie protokołu z tejże sesji? Dziękuję. W takim razie proszę o naciśnięcie kworum. Kto jest za przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Miasta? Proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Pomarańczowego. Proszę państwa, mamy już. Jeszcze nie mamy. Mogę ją wymienić z nazwiska? Pani jedna radna nie nacisnęła niczego. To chyba ją wymienię, nie wiem. Nie, pani Anna Kuszner. Pani Aniu, wciśnij pani tam coś. Nic mi się nie pojawiło, panie przewodniczący. No, jakoś sobie poradzimy. Dobra, proszę państwa. Za przyjęcie protokołu głosowało 18 radnych. Przeciw jedna osoba. Jedna brak głosu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Proszę państwa, została mi do ogłoszenia jeszcze jedna decyzja, jeszcze jeden punkt, zamknięcie obrad. A zanim to zrobię, to myślę, że jeszcze czeka nas w tym roku jedna sesja co najmniej, budżetowa chociażby. Więc to tylko tak gwoli informacji, kiedy to ustalimy. Natomiast przechodzę do punktu 9, do zamknięcia obrad. Niniejszym zamykam obrady 25 sesji Rady Miasta Lubartów. Do zobaczenia, pozdrawiam, życzę zdrowia, wszystkiego najlepszego.